Proszę Państwa, wspólnie z profesorem Kłakowskim przygotowaliśmy takie wprowadzenie. Może ono będzie czasem mówiło o pewnych oczywistościach, może będzie, przynajmniej moje, trochę zbyt długie, ale wydawało mi się, że warto tych trochę slajdów pokazać, a każdy slajd to naprawdę jeden wykład. Ja od wielu lat reflektuję nad tym, co robię i próbuję myśleć o tym, że świadomie jestem na Wydziale Humanistycznym. Agenda jest taka, najpierw trochę inspiracji, czyli moich zapożyczeń, moich autorskich zapożyczeń, gdzie próbuję szukać podpowiedzi o tym, jak myśleć, czym jest humanistyka. Potem chcę powiedzieć, jak wygląda w moim przekonaniu obecność humanistyki w Akademii, co jest najistotniejsze, w Akademii czy na Uniwersytecie. Ale równie ważna jest dla mnie obecność humanistyki w sferze publicznej. I chcę trochę na koniec powiedzieć o wyzwaniach, które w moim przekonaniu przed nami stoją. Oczywiście zaczynam od pewnej tradycji. Ta tradycja to jest oczywiście nawiązanie do artes liberales. To jest do tej wiedzy, którą nabywamy z książek. Przytaczam Rortiego, bo mi się to bardzo podoba, ta myśl jego. Faktycznie jest tak, że my sięgamy po książki i te książki są pewnymi długami zaciągniętymi wobec naszych mistrzów, naszych prawdziwych mistrzów. Nie ukrywam, że to, co mnie szczególnie zainspirowało do tego dzisiejszego wprowadzenia, to dwie książki ostatnio przeze mnie przeczytane, Anny Pałubickiej, Gramatyka Kultury Europejskiej, archeolog, filozof, kulturoznawca, żona towarzyszka życia intelektualnego profesora Jerzego Kmity, dzieli się z nami swoimi przemyśleniami. Tak naprawdę jest to, jak ona mówi, jej dzieło życia. Czym jest gramatyka kultury europejskiej? Gramatyka rozumiana tak, jak rozumie ją językoznawca. To znaczy jako zbiór reguł, które sterują tak naprawdę zachowaniami człowieka. Co odróżnia gramatykę, co odróżnia Europę od czegokolwiek innego? I druga książka Michała Pawła Markowskiego, Polityka wrażliwości, wprowadzenie do humanistyki. Obydwie niezwykle istotne lektury. Tak ja o nich myślę. Za Pałubicką wprowadzam odróżnienie tego, co nazywamy vita contemplativa od vita activa. Bez postawy obserwacji, bez refleksji nad tym, co robimy, nie ma nauki, nie ma humanistyki. Obserwator posługuje się językiem, systemem znaków. Człowiek zaangażowany, praktykujący, posługuje się mową, toczy spory, gry. Humanistyka w Akademii to jest vita contemplativa. Vita activa to jest obecność w sferze praktycznej. Oczywiście sama nauka, my możemy i my bardzo często vita activa praktykujemy w danej dyscyplinie, ale nie reflektujemy nad tą dyscypliną. Prowadzimy badania wszystkim, natomiast nie zastanawiamy się nad sensem tego, co się robi. Jak się mówi o sensie, to się przyjmuje postawę vita contemplativa. Pierwsze inspiracje. Gdy myślę o naukach humanistycznych, jako naukach o człowieku, to obejmują one wszystko. Od filologii po neuroscience. Bo wszystkie starają się zrozumieć, co to znaczy być człowiekiem. I ta definicja jest mi bliska. Ja pokazuję to moje autorskie, bliskie jakby wybrane definicje. Za Martą Nussbaum mówię, że nauki humanistyczne powinny przygotowywać kolejne pokolenia do myślenia tyleż o sobie, co o innych. Czyli empatię ćwiczyć. Trenować. Tyleż o tym, co jest, co o tym, co mogłoby być, czyli ćwiczyć wyobraźnię. I tyleż o tym, jak jest, co o tym, jak mogłoby być, czyli krytyk. Trzy elementy. Każdy slajd to wykład na ten temat. Ja tylko jakby posługuję się cytatami, żeby rzucić określone myśli. I niczym. Oczywiście, bo
humanistyka jest stałym naszym indywidualnym wysiłkiem. Samym rodzajem samokształcenia, budowania samego siebie. Ta myśl jest mi równie bliska. Za Pierre'em Bourdieu powtarzam, że jest to również dyspozycja krytyczna, ale jako habitus, jako coś, co jest stałą postawą. Stałą postawą wobec świata, a przeciwieństwem tej postawy jest bezkrytyczne obstawanie przy własnych przemyśleniach. Tylko dlatego, że są własne. I ta myśl jest kolejna, bardzo myślą, do której jestem przywiązany. Chcę również przytoczyć właśnie Markowskiego. Cytat mówiący o tym, że humanistyka pokazuje, iż nie istnieje jeden słownik, który możemy świat objaśnić. Że nie istnieje jedna nadrzędna ideologia, którą możemy się posługiwać. Nie istnieje zbiór z góry przyjmowanych symbolicznych przedstawień, który byłby bardziej adekwatny od innych zbiorów. Humanistyka uwrażliwia nas na to, że żaden z obiegowych słowników nie jest ostateczny i zawsze można go zmienić na inny, lepiej nam służący. Jak zmieniam język, zmienia się przedmiot badania. Bardzo często. Przedmiot myślenia o tym, co robimy. Przechodzę do obecności humanistyki w Akademii. I badam tak, że wszystkie fundamentalne pytania dla klasycznej humanistyki w rodzaju kim jest człowiek, w jaki sposób istnieją wartości, tak jak prawda, piękno, dobro, sprawiedliwość, pytania o dobro wspólne, czym jest, o postawę solidarności z bliźnim, o to, co oznacza żyć godnie, muszą zostać przepracowane, skonceptualizowane na nowo i znaleźć odpowiedź w świetle wiedzy dostarczanej przez współczesną naukę. To powinna być nasza oferta akademicka w ramach vita contemplativa, w ramach uprawiania tej humanistyki w Akademii. To może być kierunek studiów, to może być specjalizacja, to mogą być moduły dydaktyczne oferowane w ramach pozostałych kierunków studiów prowadzonych na tym wydziale. Humanistyka w Akademii, tu zwracam uwagę na to, że niewiedza i nieerudycyjne znactwo powinny nas jako nauczycieli Wydziału Humanistycznego angażować, ale kształcenie ludzkiej wrażliwości i wyobraźni. Powiadam równocześnie, że humanistyka jest polityczna, ale w sensie polis. W sensie tym, że jest obecna w dyskursie publicznym. I te rozmaite obecności humanistyki w dyskursie publicznym wymagają analizy namysłu. Obecność w Akademii Humanistyki to również określone zadanie. Ja dwie myśli tutaj przywołuję, z którymi jest mi bardzo blisko. Zadaniem humanistów jest przede wszystkim nauka rozumienia innych światów. Obojętnie jaki to świat jest. Czy jest to świat greckich wojowników, angielskich poetów metafizycznych, polskich romantyków, skandynawskich modernistów, pisze Markowski. Możemy dodawać inne światy, te światy, którymi zajmują się inne dyscypliny uprawiane w ramach humanistyki. Jeśli rozumiem tekst lub kogoś innego, to rozumiem to, co wykracza poza mój horyzont. Albo przynajmniej zaczynam pojmować, że mój horyzont jest za ciasny. Że musi ustąpić temu, co w nim w przódy się nie mieści. Zrozumieć kogoś innego nie polega na dostosowaniu go do nas, lecz na stawaniu się kimś innym. Ja się rozwijam dzięki temu, że poznaję kogoś innego, że poznaję inną kulturę, że studiuję inny język. Poszerzam się, ja rosnę. Derrida ma rację. To jest osobny temat wykładu kolejnego. Dlaczego warto czytać literaturę? Pięknie. No właśnie, to jest najlepszy cytat. Nie w tym rzecz,
że literatura nam mówi, jak żyć, lecz w tym, że pokazuje nam więcej niż my wiemy, więcej niż możemy sobie wyobrazić, więcej niż możemy zrozumieć. Chodzi o tą nadwyżkę semantyczną. Jak mam tą nadwyżkę semantyczną, lepiej się czuję w rzeczywistości. Nie boję się jej. Mam przewagę interpretacyjną. O tym będę mówił. Jak humanistyka przechodzi do vita activa, do obecności w życiu publicznym? I znów jakby dwie myśli, które przywołuję, bardzo mi drogie. Pierwsza od Michela Foucault powiada o tym, że humanistyka musi przyczyniać się do tego, aby budować rozmaite instytucjonalne miejsca, gdzie jest zagwarantowana swoboda publicznej, bo mówimy. My dzisiaj w nauce prawie nie prowadzimy publicznych dyskursów. Nie krytykujemy się nawzajem. Zupełnie. Nie ma tego dyskursu. Nie ma recenzowania, jak jest to życzliwe, jakby, a nie merytoryczne. Foucault mówi, im więcej takich miejsc, tym bardziej jesteśmy ludźmi, tym bardziej jesteśmy humanistami. Natomiast Kmita podchodzi do tego jeszcze inaczej. To jest bardzo ważna też myśl o Kmicie, która jest mi niezwykle droga. Mianowicie, to tutaj my powinniśmy znajdować, czy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, jak doprowadzić do akceptowania przez podmiot takich wartości, za którymi opowiada się wspólnota. Z tym mamy olbrzymi kłopot. Nie bardzo wiemy, jak to robić. Diagnoza. To jest cytat z Anny Pałbickiej. Bardzo mądry cytat, w moim przekonaniu. Bardzo mądra myśl, bo cytat nigdy nie jest mądry. Myśl jest tutaj bardzo głęboka. Mówiąca o naszej współczesności. Ona próbuje podsumować to w ten sposób. Nie chcę je czytać, bo Państwo ją w tym momencie czytać. Ta myśl leży u podstaw również diagnoz społecznych, które są robione, wynikają z badań. Jeśli to jest przeczytane, to przejdę, mogę przejść? Tak. Ja chcę mówić o obecności humanistyki w sferze publicznej w takich hasłach. Można ich oczywiście listę rozbudowywać. Humanistyka a dobro wspólne, a kapitał społeczny, poszukiwanie własnej tożsamości, komunikowanie się z rynkiem, matrix, innowacyjność, przemysły kreatywne. To jest obecność humanistyki w życiu publicznym. I znów Pałbicka. Kiedy mówimy o dobrze, o tym, czym jest dobro wspólne. Społeczeństwo uwierzyło, że jest zbiorem tylko jednostek. Każda jednostka zainteresowana jest tylko tym, co przeżywa. Odrzuca trzecioosobowy dystans wobec świata, niezbędny, czyli tę vita contemplativa, niezbędny do uczestniczenia w sferze publicznej i obowiązujący w niej sposób myślenia oparty na racjonalnej argumentacji, oddając się sferze własnych przeżyć. Rorty z kolei powiada jakby, co to znaczy postawa solidarności. My ją tak naprawdę tworzymy wtedy, kiedy rośnie w nas wrażliwość, ale nie wobec cierpienia jakby swojego, ale zupełnie obcych ludzi. Kiedy potrafimy się z nimi solidaryzować, to tak naprawdę to jest to, co jest istotą solidarności w rozumieniu humanizmu. Kapitał społeczny. To jest język, którym posługuje się współczesna ekonomia. Mówi się, że brak jest kapitału społecznego. Państwo zobaczycie, że jest diagnoza profesora Czaplińskiego, diagnoza społeczna. Mówi, że największe problemy, jakie mamy w Polsce ze społeczeństwem obywatelskim, polega na tym, że jest za niski kapitał społeczny. A przede wszystkim ten niski kapitał jest spowodowany tym, że my jako jednostki nie mamy tego, co nazywa się umiejętnościami miękkimi w teorii zarządzania. To jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. Rozmowa, komunikowanie, budowanie wspólnych wartości. To są umiejętności miękkie, które się ćwiczy.
My jako humaniści ćwiczymy to na co dzień, tylko nie wiedzieliśmy, że to są, bo oni operują innym językiem. Jak się przerzucę z języka na język, nagle się okazuje, że my od dawna pewne rzeczy robimy i że nie musimy tego się bać. Powrócę do Pałubickiej. Otóż ona to nazywała mocą humanistyki. Kultura poprzez nadawanie statusu ponadindywidualnego, a więc gatunkowego, ideom, przekonaniom, pragnieniom, jakie w niektórych wspólnotach mają przecież indywidualny rodowód, jest w stanie tę moc, czyli czytaj, kapitał społeczny, podtrzymywać, a nawet wzmacniać. To w psychologii społecznej nazywa się socjalizacją. Niezbędną socjalizacją, żeby jakąś wartość zrealizować, którą grupa musi zapewnić. Humanistyka pracuje tutaj. My jesteśmy następcą jakby czarnoksiężnika. Bo czarownik był tym, który socjalizował pierwszą grupę. Był pierwszym inteligentem, zwolnionym z przymusu pracy fizycznej. Więc my się wywodzimy wszyscy od tak naprawdę czarownika. Ups. Tożsamość. Dzisiaj wszyscy cierpimy na brak tożsamości. Poczynając od Facebooka, Twittera czy Corporate Identity, każda korporacja musi zbudować swoją tożsamość. My też jako wydział musimy mieć własną misję, znak, wszystko, prawda, uniwersytet, to samo. Nie? Ona daje legitymizację do wszystkiego. Ale przecież ta tożsamość jest zbudowana w oparciu o gry językowe, hermeneutykę, semiotykę. To jest coś, co jest naszym normalnym treningiem humanistycznym. My go prowadzimy na naszych seminariach od lat, nie nazywając tego w ten sposób. To jest coś, co może mieć bezpośrednie zastosowanie, czytaj wdrożenie, jak się dzisiaj mówi językiem, prawda? Tym, którym Unia Europejska operuje i który musimy się go nauczyć, żeby realizować i dostawać pieniądze na nasze badania, bo musimy wdrażać coś jednocześnie. Więc to jest przejście od vita contemplativa do vita activa. Budowanie własnej tożsamości. Humanistyka, a komunikacja z rynkiem. Dzisiaj Kant powiada, zaczynam od Kanta. Bo Kant powiedział w ten sposób, że właściwie istota człowieczeństwa polega na zdolności do komunikowania się. To jest istota człowieczeństwa dla Kanta. Sztuka komunikowania się, mówienia o rzeczach nawet najbardziej intymnych drugiemu człowiekowi. To decyduje o człowieczeństwie. Rorty powiada, że z kolei humanistyka to umiejętność snucia przygodnych narracji, wiążących nas z innymi ludźmi. Co to znaczy, kiedy ja muszę się komunikować? Dlaczego mówię z rynkiem? Bo każda firma, każdy podejmujący działalność gospodarczą musi swoją usługę sprzedać, skomunikować, opowiedzieć o swojej usłudze, o swoim towarze, o samym sobie. Umiejętność komunikacji jest jednym z najważniejszych umiejętności, które musi dzisiaj człowiek posiąść. My jesteśmy od tego, tak naprawdę, bo to ćwiczymy jako humaniści. To jest to, co nazywa się właśnie umiejętnościami miękkimi. Matrix. To be E or not to be? That is the question. Bill Gates. Coś, co nie istnieje w Matrixie, nie istnieje w ogóle. Dzisiaj. Coraz bardziej zdajemy sobie z tego sprawę. Teza o językowym kreowaniu rzeczywistości zmaterializowała się za naszego życia, bo oto wytworzył się jakby Matrix. Zmieniając dotychczasową ontologię. Mamy byt i mamy i byt. E-byt. Drugi, który powstał przez nas stworzony. Mój Boże, to jest domena czego? No, tak naprawdę tego, co humaniści robią. Bo myśmy reflektowali o tym i po pierwsze teza jakby o językowym kreowaniu rzeczywistości, to jest nasza własność. Ale myśmy ją wdrożyli równocześnie. Poprzez tych ludzi, którzy stworzyli ten świat obok. Drugi. Co zmieniło naszą sytuację? Dla historyka na przykład to jest złamanie monopolu. Do tej pory historyk, on dopuszczał, co w ogóle zaistnieje. A dzisiaj każdy może zostać historykiem. Każdy może opowiedzieć swoją historię na swój sposób. Zdemokratyzowało nam się, ale myśmy stracili status kapłana, który decydował o tym, co będzie istniało. Świadomość. Innowacyjność. Innowacyjność
to gra wyobraźni. Badania z obszaru neuronauki pokazują, ja mogę też pięknie kiedyś omówić, jak ktoś będzie zainteresowany, iż ta, czyli wyobraźnia, jest najlepiej rozwinięta u artystów i humanistów. Najsłabiej wyobraźnia wypada u inżynierów, prawników i lekarzy. I słabiej. A więc ja powiem tak, bez humanistów, bio, nanotechno, czym cały czas się szermuje, że to jest innowacja, prawda, tylko to jest innowacja, oni nie mają przyszłości, jeśli nie potrafią zakomunikować temu w sposób innowacyjny. Nie potrafią grać nowymi metaforami, świeżymi metaforami. Nie potrafią opowiedzieć o tym. Inaczej nie zaistnieją. Przyszłością jest to, co się nazywa New Creative Writing. Creative Writing na uniwersytetach, no oczywiście na wydziałach literaturoznawstwa, to była umiejętność pisania scenariuszy filmowych, scenariuszy czegokolwiek innego, jakiejś literatury. Dzisiaj Creative Writing to przede wszystkim zupełnie ta umiejętność nowego typu komunikowania się, opowieści o tym, co może być przydatne wszędzie. Ja mogę innowacyjnie, przepraszam, tweetować, a mogę używać tylko 300 słów. Mogę to robić na poziomie leca, prawda? Jak zminimalizować słowa, ale żeby one były głośne. A mogę nic nie zrobić. Mogę blog pisać naprawdę głęboko humanistyczny i mogę tylko paplać o rzeczywistości. New Creative Writing to jest coś, co powinno być sztuką ćwiczenia na oczywiście tu nie chodzi tylko jakby, bo powiem tak, jak spojrzałem na Piotra, tu chodzi również o multimedialność, nie tylko jakby o klasyczne pisanie, nie? Jasne. To jest równocześnie coś, co jest niezwykle istotne, bo oto powstały przemysły kreatywne. Ja zaczynam od Derrida. Bo to jest kapitalna znowu myśl. Człowiek dochodzi do swego człowieczeństwa, gdy używa jakiegoś narzędzia do rozumienia świata. Andrzej mi przypomniał ostatnio jakby o tym, że jak ważne narzędzie zmienia świat. Andrzej Radomski, dziękuję. Może tym narzędziem być malarstwo, teatr lub literatura, może być po prostu język. Ważne jest to, że bez niego człowiek pozostaje bezbronny w obliczu przerastającej go rzeczywistości. I teraz tak, przemysł kreatywny to ten, którym finalnym wytworem, produktem jest obiekt kulturowy, znak nastawiony na interpretację, który znajdzie nabywcę. Może być nim równie dobrze spektakl teatralny, film czy koncert, jak opakowanie towaru, szlak turystyczny czy strona www. My to tworzymy. Humanistyka jest żywiołem przemysłów kreatywnych. Nie znaczy, że my nie mamy szans, że my jesteśmy skazani, jesteśmy przegrani w tej nowej rzeczywistości. Bio, nano, techno, to jest królestwo. Nieprawda. Nieprawda. Większość aktywności i większość produktu krajowego, brutto, jest wytwarzana w sferze przemysłów kreatywnych, z których my korzystamy na co dzień. Jesteśmy ich jakby ofiarami. Ofiarami reklam, opakowań, innych obiektów kulturowych, które nabywamy. Wyzwania ze świata vita activa, które płyną do nas, z tego świata zewnętrznego. Jeśli Państwo przeczytaliby sobie raport Polskie Zawody Przyszłości do 2020 roku, przygotowany przez panią profesor Elżbietę Kryńską z Uniwersytetu Łódzkiego, to wskazuje ona tak naprawdę na zapotrzebowanie, na humanistyczny know-how. Know-how, myśmy zawsze, jak czytamy i słuchamy, to oczywiście know-how podchodzi od kogo? Od ekonomistów, prawda? Od finansistów, od technologii, od biotechnologii, od informatyków, ale nie od humanistów. Humanisty nie mają żadnego know-how, się powiem. Bzdura. Mamy fantastyczne know-how, tylko nie wiemy, jak go użyć. I do czego? Jak go skomercjalizować, powiem dodatkowo. A więc wyzwania z tego świata płynące do nas, to jest takie wyzwanie. Ja daję przykładowe pytania. Jak zapewnić niezbędny kapitał społeczny, by osiągnąć cele stawiane przez wspólnotę? Bo diagnoza jest taka, nie ma kapitału, ale ani psycholog społeczny, ani socjolog, ani ekonomista nie potrafi odpowiedzieć, dlaczego tego nie ma. Jak zrobić, żeby był? Co zrobić, żeby był?
Tu trzeba być, pracować w sferze czarownika, w sferze humanistyki, żeby ten kapitał i zaufanie wzajemne do siebie zbudować. Jak skutecznie przekonać do dobra wspólnego? Jak skłonić jednostkę do pożądanych zachowań? Obojętnie, czy to są zachowania konsumenckie, prawda, żeby kupić towar, bo musi być jakaś komunikacja. I nad tym prowadzone są badania. Przez wszystkie nauki do neuronauki. Ale z wymiarem humanistycznym. Jak zatrzymać internetowego nomadę na dłużej? Nie? Żeby on chwilę pobył w tym samym miejscu. Zatrzymać go. A nie żeby przeskakiwał od strony do strony, tylko na tej został, już pozostał. Jak to zrobić? To są pytania, na które odpowiadają współczesne nauki humanistyczne prawda, na świecie. Jak zbudować strategię komunikacyjną? Firmy, instytucje, osoby. Każdy otwiera swój profil na Facebooku i chciałby się w jakiś sposób tam pokazać. Jak to zrobić? Nie chodzi o stronę techniczną, ale chodzi o to, jakie treści tam namieścimy. Jak się zbudujemy swój wizerunek? Jaką tożsamość tam zbudujemy? Jak się odróżnić w społeczeństwie sieciowym? I tak dalej, i tak dalej. Dlaczego to jest? Bo to są pytania skierowane do orła tego, z loku obserwatora, który obserwuje tego. Nie? To ilustruje. Że te pytania płyną ze świata vita activa do świata kontemplativa. I powstaje pytanie, jak ten nasz świat, jak nasza humanistyka, my jako akademia, odpowiemy na te wyzwania? I to jest to zadanie, przed którymi stanęliśmy, w moim przekonaniu. Czy potrafimy przepracować naszą humanistyczną, ramową strukturę kwalifikacji, którą potraktowaliśmy czysto biurokratycznie? Nie? Bo jest, no, to jest język biurokratów narzucony. Okej, ale jak ja ten język zrozumiem i próbuję go wykorzystać, to mogę go wykorzystać po to, żeby wyposażyć moich absolwentów w określone umiejętności miękkie, które pozwolą mu zmierzyć się z tym otaczającym światem, konkurować z innymi. Tyle mojego wprowadzenia do tej dyskusji. Andrzej. Ja sobie troszkę inaczej ustawiłem to nasze wprowadzenie. Postawiłem sobie pytanie, pytanie z zupełnie innej materii, humanistyka. Czy ona umiera? Bo takie teksty pojawiły się ostatnio w prasie i coraz głośniej na korytarzach jest na ten temat. Czy ona rzeczywiście umiera? Czy w związku z tym mamy jakieś szanse ratunku dla tego umierającego tworu? Czy powinniśmy pójść inną drogą, która wyprowadzi nasze pojęcie humanistyki na inne poziomy percepcji intelektualnej? Pozwoli nam stworzyć inny produkt wyjściowy, bo produkt jest naszym celem, czyli studenci z jednej strony, a z drugiej strony nasze przemyślenia intelektualne. Żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, to znowuż no, kilka komunałów, takich wydawało się banalnych, ale testowałem dzisiaj na zajęciach ze studentami kwestię rozumienia pojęcia humanistyka, humanista, no się okazało, że wcale nie jest to takie jednoznaczne. Że po prostu ta nasza materia, którą ugniatamy, nie za bardzo wie, co my chcemy z nią zrobić. Dlaczego tak uparcie powtarzamy słowo, które stało się obce, humanista, humanus, ludzki. Wydaje się takie nam zupełnie niepotrzebne do objaśniania. Specjalista w dziedzinie nauk humanistycznych zajmujący się zawodowo innymi kulturą, językiem, literaturą jest dla nas czymś absolutnie oczywistym. Ale już dla studentów nie jest oczywistym. Student sobie wyobraża, że on się kształci na polonistę, jak to oni mówią, na archeologa, na historyka, na językoznawcę. On się nie kształtuje zawodowo na przykład, który się zajmuje kulturą, językiem i wieloma innymi sprawami. Dla wielu moich studentów humanista to jest znawca kultury antycznej. Jestem zaskoczony. Skąd się bierze takie pojęcie? Nie to, żebym się bronił przed czymś takim, ale w kontekście tego, co przed chwilą powiedział profesor Pomorski, to jest zdumiewające.
Otacza nas świat zupełnie innych wartości. Szermujemy innymi wartościami, a dla wielu ludzi jest to znawca kultury antycznej. To jest humanista. No ale przenośni też. Zapytałem panią na portierze, kto to jest humanista dla nich. Jest taka pani Ela, bardzo bystra, w starej humanistyce. Siedzi, ona powiedziała, jest to taki człowiek, który dba o wartości ludzkie i ma rację. Bo to wszystko przecież wynikło z tego, co pan profesor Pomorski powiedział. My stoimy na straży pewnych wartości ludzkich. No jeszcze tam druga pani krzyknęła, godne życie człowieka jest ważne. To właśnie my, humaniści, powinniśmy o to dbać. Czy jest nam o to łatwo? No, tu jest kwestia tej jedności naszej, jaką powinniśmy tworzyć. Bo humanistyka, nauki humanistyczne, gdybyśmy zaczęli wymieniać wszystkie elementy składające się na te nauki humanistyczne, tutaj zaznaczyłem tylko te, które dotyczą bezpośrednio naszego wydziału, to już możemy mieć obawy, że jesteśmy niekomplementarni, niekompletni. Czyli tak naprawdę to nasze widzenie humanistyki będzie jakoś okrojone, a nasz produkt, który wypuścimy, będzie humanistycznie niedokształtowany. Nie chcę powiedzieć niedokształcony, bo przecież my uczymy pewnych umiejętności poruszania się po świecie humanistycznym. I tutaj, proszę państwa, postanowiłem sięgnąć do innych wizji humanistyki, nauk humanistycznych, które są w innych kulturach, w innych światach językowych obecne. Z tej prostej przyczyny, że nie ma jednej humanistyki. Nie ma jednej humanistyki. Przeanalizowałem, proszę państwa, 11 definicji i nie ma żadnych elementów wspólnych. Ale też, proszę państwa, przypomniałem sobie wywiad, którego udzielił Dave Brubeck w 1984 roku, kiedy moderator postawił mu pytanie, dlaczego pańska muzyka nie jest trwała, nie ma trwałego szablonu, dlaczego pan ucieka do Bacha, do Beethovena, dlaczego pan jako jazzman usiłuje tworzyć muzykę tak zwaną wielką, a dlaczego pan się również ociera o pop. Take Five jest właściwie utworem popowym, niemalże. Tutaj Brubeck powiedział to, co jest dla nas chyba oczywiste. Jak nie ma jednej muzyki, tak nie ma jednej humanistyki. Ponieważ ja, tworząc muzykę, chcę być humanistą. A ponieważ nie ma jednej humanistyki, to nie ma jednej muzyki. Najbardziej podobało mi się, proszę państwa, to, co sądzą o humanistyce i naukach humanistycznych Niemcy. Geisteswissenschaft. To już jest inne brzmienie, inne tłumaczenie pojęcia humanistyki. W kulturze niemieckiej nie ma bezpośredniego odniesienia do tego, co my nazywamy humanistyką. To jest długa definicja, ale to, co jest istotą, kulturellen, geistigen, medialen, teils auch sozialen, beziehungsweise soziologischen, historischen, politischen und religiösen Phänomene zusammenhängen. To jest istotą tego, co Niemcy nazywają humanistyką. U góry jest napisane in der deutschsprachigen Denktradition. Czy Niemcy są świadomi tego, że każdy naród. W dalszej części tej definicji jest napisane, każda formacja kulturowa ma swoją tradycję pojmowania tego, co my nazywamy humanistyką. Francuskie l'humanité, no, trzeba zacząć od samego l'humanité, prawda? Les différentes conceptions de l'humanité ont des implications morales, ethniques, scientifiques, juridiques, i te wszystkie pozostałe. Proszę państwa, to jest zupełnie inne postawienie problemu. To jest tak, jakbyśmy chcieli się odciąć od tego, co mówi profesor Pomorski i pójść zupełnie inną drogą koncepcji kształtowania humanisty, młodego człowieka. Nauki humanistyczne w pojęciu francuskim to jest, proszę państwa, już zupełnie inny real, w którym my się obracamy. Odnosi się do zupełnie innych pojęć i tradycji. A gdybyśmy spojrzeli na taką definicję klasyczną angielską, chcę konkluzję tutaj państwu zaczerwienić, to chyba możemy powiedzieć klarownie, Brubeck miał rację. Muzyk miał rację, mówiąc o humanizmie, nie ma jednej humanizmu. Po co jesteśmy w takim momencie raczej? My tutaj zebrani, my z Wydziału Humanistycznego, my, którzy chcemy kształcić humanistów. Proszę państwa, jesteśmy po to, by dbać o rzetelne widzenie historii, ciągłów miejsc,
Stara teza, 62 rok. O rzetelne widzenie nie tylko historii, w sensie dziejów, ale również historii tworzenia języka, historii tworzenia kultury. Jesteśmy po to, by stać na straży szacunku dla języka i języków. Claude Lévi-Strauss. Proszę Państwa, genialna myśl. Humanistyka, humanizm to jest stanie na straży języka, tego najmniejszego, bo to było troską Lévi-Straussa. Jesteśmy po to, by wydobywać z kultury ludzkiej wartości godne naśladowania. Iwaszkiewicz w swoich dziennikach. Wydaje się banał, prawda? Wydaje się banał, ale przecież w gruncie rzeczy wiemy o tym, nie musimy o tym dyskutować, ale warto to naszym studentom przypomnieć. I w końcu, proszę Państwa, moja ulubiona teza, Stanisław Staszic, który przecież o humanistyce jako taki nie mówił i nie myślał. No bo nie mówił, bo ta koncepcja troszkę później powstała. Mówił tak, jesteśmy po to, by tworzyć poczucie dumy z historii i kultury ponad podziałami politycznymi i religijnymi. I za Staszic spadł na taki pomysł. Dzisiaj przedstawił nam to profesor Pomorski jako wręcz nowatorskie ujęcie tego, co się nazywa humanistyką. Więc po to jesteśmy. Czego się od nas oczekuje? No właśnie, kiedy zapytałem dzisiaj studentów, bo ćwiczyłem sobie z nimi właśnie to spotkanie z Państwem, czego się od nas oczekuje? No po prostu stał powiedział, że ja chcę widzieć, proszę Pana, jak wygląda typologia fibul. Czy on chce być archeologiem, fachowcem. A panienka mi powiedziała, że ona chciałaby wiedzieć, jak poprowadzić wykopaliska, żeby one były efektywne. No ma rację, prawda? Tego my uczymy naszych studentów. Tego uczą na bibliotekoznawstwie, tego uczą filolodzy, tego uczą historycy, uczą fachowości. Ale proszę Państwa, kiedy postawimy sobie pytanie, czego oczekują od nas jako od humanistów, no to ja dałem takie punkty. Ład informacyjny. My, humaniści, musimy stać na straży ładu informacyjnego. Tego nie zapewni nam matematyk, fizyk, prawnik. Humanista pilnuje ładu informacyjnego. Kreowania przekazu treści i znaczeń. Banał, proszę Państwa. Banał, ale to też powiedział Janek, że jeżeli my nie nauczymy się poprawnie definiować treści i określać znaczenia, to właściwie humanistyka umrze. To jest ta zasadnicza pożywka, którą dajemy otaczającemu nam świat. Tonowanie emocji historycznych. Najtrudniejsze chyba z zadań, które stoi przed humanistami, dotyczy nie tylko historii sensu stricto, nie tylko archeologii i jej znaczenia politycznego, ale również językoznawstwa każdej filologii. Stoimy na straży emocji historycznych. Oczekuje się od nas obiektywnego przedstawiania relacji historycznych i kulturowych. Bardzo trudne słowo obiektywnego. Znowuż można by na ten temat, idąc śladem profesora Pomorskiego, zaproponować wykład, prawda? Ale proszę Państwa, my o tym wiemy, tylko nie mówimy o tym studentom. Sam się nawet o tym złapałem, bo kiedy dzisiaj powiedziałem, jak sobie wyobrażam, to się od nas oczekuje, to oni otworzyli szeroko oczy i powiedzieli, no to my pierwszy raz słyszymy o takich oczekiwaniach, prawda? Bo oni przyszli studiować archeologię. Proszę Państwa, to jest dramatyczne. To jest dramatyczne. To znaczy, że my gdzieś obcinamy tę humanistykę do korpusu wyznaczonego naszymi specjalnościami. Tak. Genialny znawca XVI wieku, czy genialny językoznawca, jeżeli nie pomyśli o tym, że musi zakotwiczyć tą swoją genialność w nieco szerszym tle, niestety, ale kaleczy młodych ludzi. Oczekuje się od nas oceny zdarzeń historycznych i kulturowych. Najtrudniejsza rzecz. My, za moich czasów, w mojej uczelni, profesor był tym, który dawał ostatnie słowo. Jego ocena była dla nas wiążąca. Dzisiaj nie żąda się od nas ocen. Oceny płyną z każdego medium, z którym się stykamy. Studenci nie chcą od nas ocen. Oni chcą od nas konkretnej wiedzy. Co to jest konkretna wiedza? Tego oni sami nie wiedzą. A ocena zdarzeń historycznych i kulturowych właściwie ich nie interesuje, bo każdy chce ją sobie tworzyć samemu sobie. I w końcu, proszę Państwa, to, co myślę, również klarownie wynikło z przekazu pana Pomorskiego. Oczekuje się od nas stworzenie zasobów kulturowych. To jest nieładne słowo, nieładne sformułowanie, które zasięgnąłem z artykułu z Gazety Wyborczej.
ułatwiających niehumanistom korzystanie z dziedzictwa językowego, kulturowego, historycznego dla kreowania każdej rzeczywistości, w tym politycznej. Tak powinno być. To byśmy, proszę Państwa, nie mieli tych kretyńskich przemówień w parlamencie. Byśmy nie mieli gazet pełnych banałów. Byśmy mieli rzetelny przekaz, rzetelne informacje. Oczekuje się od nas szacunku dla dziedzictwa kulturowego. Budowania szacunku dla dziedzictwa kulturowego. Wszystko, czym my się zajmujemy tutaj na tej sali, jest dziedzictwem kulturowym. Nieważne, czy jest to filologia białoruska, czy jest to filologia polska, czy jest to historia, archeologia, bibliotekoznawstwo, cokolwiek, to jest dziedzictwo kulturowe. I nie powinniśmy się bać tego określenia. Jest ono piękne, nośne, pojemne, elastyczne. Humanista tworzy inteligencję. Humanista tworzy inteligencję. Za moich czasów tak się mówiło. Wychodził profesor Wołowmiański, miał wtedy 87 lat, drżącym głosem z katedry mówił: ja przyszedłem tworzyć inteligencję. I myśmy w to uwierzyli. Ale też, proszę Państwa, inteligencja tworzy humanistę. Nasza inteligencja tworzy humanistę. To my mamy narzędzia. To my mamy pomysł na tworzenie humanisty, na tworzenie humanisty. I to powinniśmy w końcu głośno zacząć opowiadać. A jaki mamy produkt humanistyczny dzisiaj? Czy jaki miałby być problem? Człowiek mówiący poprawnie po polsku. Marzenie. Marzenie. Moje. Kiedy czytam pisma, które przychodzą do nas, szydziłem z nich ostatnio na Radzie Wydziału. Proszę Państwa, to urąga miejscu, w którym pracujemy. Człowiek obeznany z literaturą i historią. Za moich czasów jeszcze trudno sobie było wyobrazić humanisty, który nie czytał, który nie znał historii, potrafiący porozumiewać się z innymi humanistami. Znaczy, nie jest to łatwe. Bo gdybym usiadł z panią profesor Judą, na pewno byśmy sobie potrafili porozmawiać o wielu problemach. Ale to jest cała sztuka budowania humanistyki. Rozmawiać między sobą, dzielić się informacjami. Potrafiący analizować rzeczywistość z perspektywy doświadczenia historycznego i kulturowego. Dzisiaj wszystkim tym, którzy uważają się za odpowiedzialnych za nasze losy, wystarcza to, co oni wiedzą, że tak zwana wiedza własna, niesprawdzalna, przyswojona przy szklance piwa. Nie chcą korzystać z doświadczenia historycznego i kulturowego, może bardziej kulturowego niż historycznego, bo historyczne trudno by wykorzystać. Marsz Napoleona na Moskwę już się nie powtórzy, tak? Ale to doświadczenie kulturowe jest istotne. Chcielibyśmy, żeby ten nasz produkt taki miał. Potrafiący porozumieć się z każdym homo sapiens. Uczę tego moich studentów, że nie można zlekceważyć człowieka pod budką z piwem, bo nie wiemy, kiedy i w jakim okresie będzie naszym partnerem. Ale naszą misją jako humanistów jest, żeby on się od nas czegoś nauczył. Chociażby poprawnego ukłonu. Albo powiedzenia dziękuję. Albo pewnej refleksji nad tym, co się wokół dzieje. Mógłbym tak bez końca wymieniać, ale też powiem, że humanista czytający książki, nie stojący od teatru, od muzyki, od sztuki, to się kiedyś wydawało absolutnie oczywiste. Dzisiaj czas, pęd i to wszystko, co nas otacza, no nie pozwala nam realizować tego, co kiedyś określało humanizm. Ceniący dobre wino, kuchnię. To jest też humanistyka. To jest też humanistyka. Pliniusz Starszy pisał we wstępie do tego swojego wielkiego opracowania historię, że myślenie u człowieka zaczyna się od rozumienia pucharu wina i tego, co ma przed sobą na talerzu. Wtedy zaczyna się gra intelektualna. Więc jak wygląda nasz produkt, nasz inteligent? Nasz inteligent wygląda niestety tak, jak w rysunku mleczki, jest po prostu naznaczony negatywnie. Ponieważ jest w tej chwili zbyt duża sfera, w którym inteligencja, inteligent przeszkadza. Ponieważ
posługujemy się innym językiem, mamy inną wiedzę i inne umiejętności posługiwania się tradycją kulturową. Inteligent jest naznaczony, inteligent przeszkadza. Dlaczego humanistyka umiera w takim bądź razie? Skoro przed chwilą pokazałem Państwu całą listę argumentów przejących za tym, że jesteśmy potrzebni. Lepiej zrobił to profesor Pomorski. To dlaczego ona umiera? Bo umiera. Mamy coraz mniej studentów. Coraz mniej ludzi chce być historykami, językoznawcami, polonistami. Powiecie Państwo, merkantylne czasy decydują o tym. Bo brak prestiżu, powiecie Państwo. Nie ma prestiżu dla humanisty. Bo ten prestiż kradną nam inni. Celebryci, rock'n'rollowcy, piłkarze. Bo zatraciliśmy czujność i pozwoliliśmy idiotom dopchać się do władzy. To jest prawda, proszę Państwa. My dzisiaj narzekamy na to, że w Sejmie znajdują... Ale to nie jest aluzja do wypowiedzi rektora na temat humanistyki? Nie. Rozumiem, dziękuję. Powiedzmy, że są tam twory w tym Sejmie, które drażnią nas swoimi wypowiedziami, ale powinniśmy sobie postawić pytanie, dlaczego my tam nie jesteśmy? Przecież myślę, że każdy z nas, gdyby się zaangażował, znalazłby miejsce w Senacie i mógłby wtedy mówić piękną polszczyzną, o rzeczach pięknych i wzniosłych, empatycznie i twórczo. Bo bezrozumna biurokracja chodzi. No prawda. Ale ta bezrozumna biurokracja jest również dlatego, że oddaliśmy władzę idiotom. Ona jest też tu. I ona jest wszędzie. Ona jest wokół nas. I coraz groźniejsza, ponieważ biurokracja nie dyskutuje z nami. Dzisiaj miałem spotkanie z moimi pracownikami, z twórcami nowej strony internetowej WNCS-u. I w czasie tego spotkania wyszło jak szybko z worka, że ta nowa strona WNCS-u powstała tak, jakby powstała właśnie nowa uczelnia i trzeba było dla niej zrobić stronę. Bez szacunku dla dorobku, dla wszystkiego tego, co już było na naszej stronie. Ale też wyszło inne szydło z worka. Że ponieważ krytykowano na starej stronie dostęp do wszystkich informacji administracyjnych, biurokratycznych, to trzeba było zmienić stronę. A, czyli strona jest właściwie dla administracji, a nie dla nas. My tu się w ogóle nie liczymy. Bo dołująca pauperyzacja. No pewnie, proszę Państwa, zarabiamy świetnie jako profesorowie. W skali regionu. Ale kiedy zobaczymy byle Bubka za przeproszeniem, który jest szefem jakiejś spółki Skarbu Państwa, prawda, który stoi na czele jakiegoś zespołu, bierze trzykrotność naszych poborów, no to, proszę Państwa, adrenalina nam skacze. Dlaczego pauperyzacja następuje humanistów? Dlatego, że wybraliśmy idiotów. Przecież sami jesteśmy temu winni, ponieważ nie umiemy przekonać tych, którzy głosują, że wartością istotną jest humanistyka. Że wartością istotną są intelektualiści, którzy są produkowani przez humanistów. Nasza wina. Bo nie ma kogo kształcić, mówicie Państwo. Ja też tak mówię. Przychodzą studenci, z których jesteśmy coraz mniej zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie zatraciliśmy produkt. I znowuż oddaliśmy kontrolę nad tym produktem idiotom, którzy uznali, że trzeba zmienić, ponieważ my, humaniści, jesteśmy tylko od sztuki wsobne. Tak mówiła pani Kłodycka. My jesteśmy od sztuki wsobne. My, humaniści, my nie istniejemy. Bo brak płaszczyzn dyskusji, to co podkreślił profesor Pomorski. Rzeczywiście. Kiedy spojrzymy na koniec XIX wieku, kiedy w Berlinie działało Gesellschaft für Ethnologie und Anthropologie und Archäologie, i się dwa razy w miesiącu spotykało 70 intelektualistów i dyskutowało o matematyce, o astronomii, o etnologii, o archeologii, o wszystkim. I ukazały się takie gigantyczne tomy po 1000 stron z każdego posiedzenia. To ci ludzie paśli się na nauce. Oni się żywili intelektem. Jeszcze za moich czasów młodych w Poznaniu każde spotkanie Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, Poznańskiego Towarzystwa Naukowego, to była trzeszcząca sala.
ponieważ dwóch profesorów dyskutowało. To my zatraciliśmy do tej płaszczyzny. Dlatego, proszę Państwa, kiedy patrzę na Was tutaj dzisiaj zebrani na tej sali, to bym każdego z osobna wyściskał. Nieważne, to mężczyzna czy kobieta. Bo jesteście tymi, którzy uznali, że trzeba sobie dać szansę dyskusji. Trudnej, jak w przypadku tego, co zaproponował profesor Pomorski, albo takiej tej prawie bijącej po twarzy, jaką ja Wam proponuję. Kiedy musimy sobie pewne rachunki sumienia sami dedykować. Bo nam się nie chce, prawda? Bo nam się nie chce. Proszę Państwa, sam to do siebie mówię. Bo mi się nie chce. Ile razy w tygodniu przed pójściem do łóżka klękam przed sobą i mówię, człowieku, dlaczego tobie się nie chce? Przecież mógłbyś chyba jeszcze trochę więcej. No ale potem przypominam sobie właśnie o tej biurokracji, o tym wszystkim. Proszę Państwa, nie da się tutaj jednym grzechem określić tego, co my robimy albo nie robimy jako humaniści, ale warto o tym wiedzieć. Rozdzieramy szaty. Rozdzieramy szaty, że nasza skuteczność jako tych, którzy kształcą inteligentów, jest mizerna. Że jesteśmy niezadowoleni, że tak mało naszych absolwentów, znowuż niezręczne określenie, godnie reprezentuje nasze wyobrażenie o humanistyce, nasze wyobrażenie o intelektualistach. Rozdzieramy szaty. Ale też, proszę Państwa, myślę, że zbyt pochopnie cieszymy się z każdego sygnału o dotarciu naszej wiedzy pod szczeblem. Proszę Państwa, to jest celny strzał czeczota w to, co my robimy i jak robimy. Ale to jest za mało, proszę Państwa. To jest ciągle za mało. Nadzieja w tym, że coś wymyślimy. Dziękuję. Proszę Państwa, zapraszamy do wypowiedzi. Bardzo się cieszymy, jak jeszcze raz chcę powiedzieć, z tego, że w ogóle jest okazja. Ja z wielką radością i przyjemnością wysłuchałem Cię jak zawsze i myślę, że to już jest satysfakcja, że można było sobie posłuchać tego, co masz do powiedzenia, ale myślę, że bardzo bym prosił, żebyście Państwo spróbowali luźno, zupełnie luźno porozmawiać na te tematy. Na ile to, co my tutaj przygotowaliśmy, jest jakąś inspiracją dla waszego myślenia i dla tego, co moglibyśmy robić, pracując w ramach takiej komisji, którą powołano. Ale nie chcemy być typową komisją, która wykona jakieś zadanie, którego nikt nie będzie czytał, nie będzie ważne, postawi się na półkę, odfajkowane, prawda, zrobione. Że mamy nadzieję, że to, co zaczynamy, spowoduje pewien ferment na wydziale. Zaczniemy myśleć w kategoriach odpowiedzialności równocześnie za to, że chcemy być na tym wydziale humanistycznym. To jest bogactwo, że to jest wydział humanistyczny. I tak naprawdę chcielibyśmy, żeby to był zaczyn. Żeby strategia, która się pojawi, nie była strategią pisaną na półkę, tylko ona była zarządzaniem strategicznym tym wydziałem. Ja żałuję bardzo, że jest nas tylko tyle, ale to jest i tak dużo. To jest i tak dużo. Bardzo proszę. Kto ma ochotę zacząć? No więc... Bardzo proszę, panie profesorze. Cała sytuacja, która została naświetlona, ona była tak trochę teoretyczna. To jest bardzo fajne zawsze. Tylko ja też muszę tutaj zwrócić uwagę na pewne praktyczne elementy, które egzystują i które nie pozwalają tej humanistyce w pozytywnym tego słowa znaczeniu się rozwijać. Jeśli na konkretnego adepta przyszłej wiedzy w ramach seminarium doktoranta przysługuje w semestrze 10 godzin, to jest za mało. Jeśli na magistra 4 godziny, co można mu powiedzieć, względnie z nim popracować? To są te praktyczne elementy.
ale ad fontes. Cały dowcip humanistyki polega na tym, że właśnie w swoich korzeniach została ona negatywnie zdeterminowana poprzez elementy, poprzez wyeliminowanie elementów, które wtedy do niej należały. Ja też należę do tej starej generacji, gdzie jeszcze byłem u Kumanickiego i dlatego to nie było takie głupie, ktoś tam powiedział, że właśnie humanistą jest znawca języka i kultury antycznej, bo od tego się zaczęło, od paidei się zaczęło. I dlatego, jeśli nie mamy właśnie tych klasycznych podstaw polegających czy na znajomości języka łacińskiego czy greckiego, który został totalnie wyeliminowany, a przecież jest podstawą właśnie twórczą, językową, nie musimy sięgać do Pidgin English, który staje się zmorą tutaj, tylko bo jeśli ludzie piszą podania o pracę, że piszą na temat literatury hiszpańskiej, czy piszą na temat literatury czy kultury niemieckiej, mają na tym pisać skrótowo, co chcą powiedzieć właśnie po angielsku. To są właśnie takie absurdy, które utrudniają realizację postulatów prawdziwej humanistyki. Ale jeszcze powracając właśnie do punktu kultury antycznej. Właśnie u niej, i dlatego się używało przez wieki całe, nie trzeba, że tak powiem, do postmodernistów sięgać, sięgnijmy do renesansu, gdzie właśnie powstała podstawa humanistyczna, to znaczy uniwersalnej wiedzy. Dzisiaj dlatego jest kulturoznawstwo, żeby rzeczywiście stworzyć tylko podstawy pseudoogólnej wiedzy, bo to nie jest żadne kulturoznawstwo. Raz, że nie wiedzą dokładnie, nie rozróżniają różnicy pomiędzy culture and civilization i tysiąca innych elementów. Poza tym musimy się zapytać, i to jest słuszne, dlaczego inni decydują, jak ma humanistyka wyglądać. Dlaczego my nie możemy powiedzieć, jak powinna wyglądać. Tutaj było kilka uwag, ale o tyle one mnie czasami trochę, że tak powiem, w pewnej mierze zmobilizowały, że teraz coś tutaj mówię na ten temat, ale generalnie rzecz biorąc widzę pewne podstawowe błędy w całym systemie. Ja też mógłbym tu trzymać cały wykład od A, nieprawda, dlaczego tak było i muszę jeszcze powiedzieć, że w czasach, kiedy ja studiowałam w Polsce, nieprawda, przed 1968 roku, to muszę szczerze powiedzieć, niektórzy humaniści byli lepsi, jak ci, którzy się takowymi dzisiaj nazywają. I to nie jest rzeczą przypadku, że jak mi Kułakowski spotkał i mówi, co ty tu robisz w Polsce? Ja mówię, bawię się w profesora w Polsce. On mówi, no to może zrobił błąd, nie? Ale dlatego, że po prostu zanikły prawdziwe wartości humanistyki. A tych humanistów, których tu można spotkać, to można liczyć na palcach nie wiem jakiej ręki. Dobrze, to tyle na razie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Ja bym może jeszcze podpowiedział taką rzecz. Oczywiście zgadzając się z tym, co usłyszeliśmy od pana profesora, że rzeczywiście to brakuje nam tego spoiwa dla pełnego kształtowania adepta Wydziału Humanistycznego. Ale proszę Państwa, tak w gruncie rzeczy istotą tego, co powiedział pan profesor Pomorski, ale również chyba istotą tego, co ja tutaj głosiłem, było to, że my reprezentujemy sobą taką różnorodność specjalności i specjalizacji. Teraz tak naprawdę powinniśmy znaleźć wspólny mianownik. Chyba to jest zasadnicze. Wspólną gramatykę kulturową, tak. Powiedział, która stoi za formacją humanistyczną. I to jest najistotniejsze, żebyśmy mieli tego świadomość, że żeby coś takiego jest, tak. I że ona powinna sterować tymi naszymi zachowaniami, które będą przekładały się na końcowy produkt, jak go nazwałeś, czyli jakby na, bo my mamy dzisiaj bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o bazę materialną, prawda? Poszło olbrzymie pieniądze w stworzenie tej bazy materialnej, również w aparaturę, ale w produkt i w ludzi, którzy będą odpowiedzialni za nauczanie, w ogóle nie. I to jest ogromna słabość. Wielkie środki, miliardowe środki, którego chwali się pani minister, chwalą się wszyscy. Fajnie, pracuje nam się lepiej, w lepszych warunkach.
Ale niestety nie ma środków na to, żeby stworzyć dobry produkt, taki, który byłby z perspektywy rynku pracy również tych naszych przyszłych absolwentów, przygotowywał ich w określone umiejętności, które pozwolą im naprawdę liczyć się na tym rynku. I nie jest prawdą to, że humanistyka nie ma przyszłości. Ma przyszłość, wszystkie prognozy to pokazują. Tylko musimy zastanowić się, jak to zrobić. Bardzo proszę. No to tylko dwa słowa. Ja jestem pod wrażeniem wystąpień obu panów i tak prawdę mówiąc, trudno na bieżąco coś do tego dodać. Natomiast proszę Państwa, no jeżeli humanistyka umrze, to umrze społeczeństwo i my powinniśmy temu społeczeństwu to uświadomić, tylko jak to zrobimy, to jest właśnie pytanie. Natomiast sądzę, że nasz wydział ma bardzo dużo do zaoferowania, bo ja zawsze uważałam i uważam, że my jesteśmy różnorodnością właśnie, która jest bogactwem i my nie potrafimy chyba tego bogactwa wykorzystać. Do tej pory nie potrafiliśmy i dalej nie potrafimy tego bogactwa wykorzystać. Nie potrafimy pokazać naszej wspólnoty i tego, że mamy bardzo dużo do zaoferowania, właśnie nie każdy z osobna, tylko wszyscy razem. I tutaj nad tym myślę, że powinniśmy się zastanowić i pomyśleć, jak to zrobić. Jak przebić się do tej sfery publicznej, tak, prawda? Tak. Bo akademia jest w miarę silna i jest spora osób, które rzeczywiście potrafiłoby coś ciekawego zaoferować tej sferze publicznej. Natomiast problem jest, jak do tej sfery publicznej dotrzeć. Okej. Mhm. Bardzo proszę. Państwo, po wysłuchaniu tych referatów dochodzę do tego wniosku, że w sytuacji, kiedy słyszymy z ust rządzących nami ministrów stwierdzenie, że humanistyka to jest kierunki dla hobbystów łącznie, jest to by kierunki bez żadnych perspektyw, tych kształceń tylko bezrobotnych. Wydaje mi się, że warto się zastanowić nad tym, czy studenci podejmujący studia na naszym wydziale nie powinni jako pierwszego wykładu wysłuchać tych treści, które panowie chcieli nam dzisiaj przedstawić. Może w formie bardziej dostępnej, bo to jest jednak pierwszy rocznik. I druga rzecz. Czy nie warto by wprowadzić do wykładów otwartych, semestralnych, a nawet do programu nauczania tego rodzaju treści? To byłby spożytkiem dla humanistyki. Ja już proponowałem, przepraszam, najmocniej wejdę panu w słowo i nie chcę być niegrzeczna. Ja swego czasu poprzedniemu dziekanowi proponowałem, żeby w trakcie, znaczy przed imatrykulacją, czy po imatrykulacji studentów pierwszego roku w naszym wydziale, oni otrzymywali mały wykład. Nie specjalistyczny na temat, nie wiem, biblioznawstwa, tylko żeby oni zasmakowali akademickości z jednej strony, a z drugiej strony, żeby sobie uświadomili, że skończyła się szkoła, a zaczęły się studia i że w naszym oczekiwaniu oni mają być produktem, który poniesie sztandar tego wydziału wysoko. A tak się kończy klepnięciem tego studenta, chór staśmy odśpiewa Gaudema Mater i wszyscy wychodzą. Brakuje tego elementu. Myślę, że wiesz, ten twój pomysł mógłby pójść na przykład w tę stronę, żeby co roku inny instytut, powiedzmy, proponował taką zachętę. Studiujecie u nas, bądźcie z tego dumni, bo my chcemy z was stworzyć intelektualistów, prawda? Przepraszam, ale ja panu przewiodłem słowo. Nie, już nie zacząłem mówić, także. Ja mam dwie sprawy do powiedzenia, bo jedna rzecz, oczywiście wiemy, jaka jest ogólna sytuacja i od góry nie powinniśmy zaczynać i nie możemy zaczynać, bo jest to z góry skazane na niepowodzenie, oczywiście. Więc narzekanie na ministrów, czy nawet w pewnym sensie rektorów, których no, częściowo oczywiście sami wybieramy, ale to jest ten poziom wyżej, dużo nam nie da, oprócz tylko przygnębienia się. Natomiast jeżeli mamy zaczynać od dołu, myślę, że szczególnie humanistyki, największym grzechem była przez ostatnie lata rozmowa z samymi sobą. My mówimy do siebie i mówimy do siebie dwojako. Mówimy do siebie
w ramach Akademii, gdyż głównie koncentrujemy się na tym, aby narzekać na to, jak straszny materiał przychodzi z liceów, na co też nie mamy żadnego wpływu w tym momencie, chyba że obsadzimy kogoś z tak zwanych naszych na stanowisku ministra edukacji narodowej, ale jest to z wielu powodów trudne, czy też niemożliwe. Zamiast po prostu zastanowić się może nad tym, że pewne modele uczenia i pewne oczekiwania, które na pewno sprawdzały się przez lat 40, 50 czy nawet więcej, być może trzeba zrewidować i może trzeba troszeczkę z tego wysokiego C zejść trochę niżej. I oczywiście dla kogoś, szczególnie kto uczy dłużej niż 5 czy 10 lat, jest to bolesne i może być to postrzegane jako taka pauperyzacja tego, co my tu mamy do przekazania. Natomiast no, możemy mówić bardzo głośno i ponad głowami, a jak oni nie będą rozumieli, to narzekać, że nic nie rozumieją. To jest jedna rzecz, czyli mówimy do siebie samych w ramach uniwersytetu, natomiast mówimy też do siebie samych w tej sferze publicznej, o której szczególnie profesor Pomorski mówił. Dlaczego Wydział Humanistyczny nie proponuje rozlicznym instytucjom kulturalny w Lublinie, czy jest to nowe Centrum Kultury, czy Zachęta, które jestem pewny bardzo chętnie przystałyby na wspólne stworzenie w tej przestrzeni miejskiej serii wykładów semestralnych. Robiła to kiedyś Historia Sztuki na Kulu. Na pewno my przy tej całej różnorodności możemy zaoferować, przy czym jednocześnie musimy pamiętać, że też nie będziemy, to nie to, że każdy wyjdzie, czy każdy instytut wydeleguje kogoś, kto jest może autorytetem w swojej dziedzinie i ta osoba, nie zważając do kogo mówi, w jakiej przestrzeni mówi, będzie mówić tak samo jak do studentów doktoranckich w tej auli. Ale na pewno jesteśmy w stanie znaleźć szereg osób, czy to jako instytuty, czy dyscypliny, czy pole nauki, które byłyby w stanie mówić trochę inaczej, czasem owszem przystępniej, zaczynając może od prostych rzeczy, których świadomość, tak jak obydwaj panowie profesorowie mówili, w społeczeństwie jest bardzo niska, ale nie tak jak do studentów, żebyśmy zaistnieli jako humaniści, bo naszego wydziału na pewno w przestrzeni miejskiej nie widać. Parę innych wydziałów widać, bo robią różnego rodzaju sympozja, spotkania, wykłady, nie wiadomo co. Niektóre z nich są oczywiście powiązane bardzo z biznesem i tymi podmiotami. Natomiast tak nie musi być. I jest wiele miejsc, które da nam nawet przestrzeń, że to nie to, że musimy namawiać ludzi, aby przychodzili na uniwersytet, który może to nie jest daleko, owszem, prawda, jesteśmy w centrum, ale występowanie w takiej, tak jak mówię, Centrum Kultury, czy Zachęcie, czy w paru innych miejscach przyciąga też zupełnie inne publiczności, zupełnie inne kręgi, które na co dzień przy nas, czy wokół nas nie bywają. I myślę, że i to jest ta rzecz, którą możemy się zająć od razu, na tym poziomie najbardziej podstawowym. Nie tyle co mówimy, bo myślę, że co do tego wszyscy jesteśmy zgodni, mniej więcej wiemy to, co obydwaj panowie profesorowie streścili, ale jak mówimy. A wydaje mi się, że jako dyscyplina w ogóle mówimy bardzo wysoko nad głowami ludzi, zarówno tymi po drugiej stronie stolika, jak i tymi, którzy są na zewnątrz tego kampusu. Bardzo ważna myśl. Ja powiem tak, że jako dydaktyk równocześnie tyle naprawdę rozumiem, ile potrafię nauczyć. Do jakiej publiczności mówię. I ja przez wiele lat uczę metodologii, która jest trudna. Ale jeśli bym mówił językiem metodologii, praktycznie nie znalazłbym słuchaczy. Obojętnie nawet, czy to jest doktorant, ja mam zajęcia z doktorantami na różnych uniwersytetach, na różnych kierunkach studiów. Uczę ich jakby zupełnie inaczej. I mam świadomość tego, że jeśli nie potrafię nawiązać kontaktu, znaczy, że coś nie przepracowałem myślowo. Jak przepracuję, to publiczność nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ja muszę jako humanista dobrać taki język, żebym mógł na niego przełożyć moje myślenie. Nie zawsze ono jest jakby w pełni przekładalne. Mam pełną świadomość tego, że zawsze jakaś simplifikacja musi nastąpić. Ale to jest translacja z języka na język. I oczywiście, kto jak nie my, potrafimy to robić. Czasem jesteśmy bezradni, pozornie bezradni. Bo jak zderzamy się z językiem właśnie biurokracji, która nas przychodzi, to ja bym powiedział, humanista co powinien zrobić? Jakby nie odrzucić to. Tylko jakby przełożyć na swój język i spróbować zrobić z tego narzędzie. Jak mówię, ramowa struktura kwalifikacji, proces boloński i CPS to są naprawdę znakomite narzędzia. One zostały wymyślone jako znakomite narzędzia z perspektywy studenta. Co myśmy zrobili z ITS-em? Godziny śmieciliśmy na punkt.
nie było żadnej dyskusji o tym, jaki przedmiot jest ważny, jaką mu przyznać punktację i dlaczego jest ważny. Musimy zrobić to całkowicie automatycznie. Myśmy zachowali się jak biurokraci i bardzo wiele rzeczy w ten sposób jest robione. Ramowa struktura kwalifikacji to jest naprawdę coś, narzędzie, którym trzeba sobie głęboko pomyśleć, w jakie umiejętności chce wyposażyć tego absolwenta i jak je zweryfikować zewnętrznie, czy on je posiada, czy nie. Nie tylko poprzez egzamin, bo jak on zostanie w nie wyposażony, to on sobie da radę w te miękkie właśnie, miękkie wszystkie umiejętności humanistyczne, bo my je trenujemy obojętnie na czym. Jeden na języku, drugi na literaturze, trzeci opowiadając o historii książki, czwarty na archeologii, piąty gdzie indziej. Ale uczymy rozumienia i tego, co jest niezwykle istotne. Ja bym powiedział w ten sposób. Ma pan całkowitą rację, że myśmy zaniedbali obecność w sferze publicznej w Lublinie kompletnie. Oddaliśmy tak, pole. Całkowicie oddaliśmy pole. To jest to, co ja nazywam, te instytucje, które istnieją, to jest ten przemysł kreatywny. Oni z czasem dostają środki równocześnie i oni zamawiają u nas. To jest komercjalizacja naszej wiedzy. Mówimy, nas komercjalizacja wiedzy nie dotyczy. Gdzie tam? My mamy fantastyczną wiedzę, tylko nie wiemy, że możemy ją skomercjalizować i za to mogą nam zapłacić. Bardzo proszę, Andrzej. Mhm. Jasne. Profesor Andrzej Radomski, na wszelki wypadek. Pozwólcie Państwo, że skorzystam, nie mam zbyt donośnego głosu, więc ja bym swoją wypowiedź tak chciałbym troszeczkę w opozycji tutaj do dwóch moich znakomitych przedmówców. A jako, że troszeczkę zostałem przez profesora Pomorskiego gdzieś tam wywołany w trakcie jego wystąpienia, więc tym bardziej czuję się zobowiązany trochę do zabrania głosu. Ja bym tutaj zaczął od takiego pojęcia humanistyka dwóch prędkości. Ja go nie używam przypadkowo, nie ja go wymyśliłem, ale jak słuchając obu panów, to miałem wrażenie, że panowie mimo pewnych różnic w swojej diagnozie, prawda, reprezentujecie pewien taki model, ja bym go nazwał klasycznym, myślenia o humanistyce, o jej roli we współczesnym świecie. Ja też się zgadzam, że humanistyka ma kolosalną rolę do odegrania we współczesnym świecie, że jeśli mówimy, tak jak to profesor Kokowski zdiagnozował, że ona umiera, to ja bym powiedział tak, umiera pewien jej model. Drugi się rodzi, tylko że on się rodzi poza akademią. Tutaj ten wątek już został też troszeczkę podniesiony przez tutaj Pawła Frelicha. I ja powiem w ten sposób, ja się dowiaduję o nowych sposobach funkcjonowania humanistyki, o nowych wzorcach jej uprawiania, o nowych produktach, używając już tego pojęcia ekonomicznego, nie od akademii, prawda, nie od profesorów, tylko od tych różnych instytucji, tak jak Lubelski Teatr NN, czy na przykład, żeby odwołać się, myślę, do bliskiego przykładu, do bliskiego dla profesora Pomorskiego przykładu, który z wykształcenia jest historykiem, jest taki portal w Polsce, Historia i Media, prawda, który propaguje nowy model humanistyki. Ten model humanistyki najczęściej nazywa się humanistyką cyfrową. Więc kiedy mówię o dwóch prędkościach w rozwoju humanistyki, to z jednej strony, tak używając analogii informatycznych, prawda, mamy oto do czynienia z humanistyką analogową, prawda, która rzeczywiście wymiera, tak jak wymierają media analogowe. Prawda. W tym roku większość telewizyjnych analogowych nadajników została wyłączona. Prawda. Wszyscy przechodzą na cyfry. Akademicy humaniści nie przechodzą na cyfry. Nie wiem dlaczego, skąd to się bierze, różnie to można sobie tłumaczyć. Natomiast ta cyfrowa humanistyka ma się świetnie, jest uprawiana poza akademią, jest w dużej części kreowana nie przez
przez humanistów, nie przez humanistów, prawda? Narodził się taki ruch, który nazywa się trzecią kulturą, w takim znaczeniu, że oto zapewne problemy, które do tej pory były rozważane czy debatowane przez humanistów, zabierają się niehumaniści, prawda? Zabierają się przyrodoznawcy, specjaliści od neuronauki, oczywiście informatycy. Oni pokazują, że można inaczej uprawiać humanistykę, można inaczej stwarzać pewne produkty. Teatr NN jest zbiorowym projektem, gdzie obok humanistów przecież są informatycy, wspaniała grupa grafików, prawda, no, która tworzy te obiekty, które są oczywiście dostępne tutaj dla wszystkich i za darmo. Co więcej, jeśli uważamy, a myślę, że chyba się wszyscy z tym zgodzimy, że jednym z głównych zadań humanistyki jest wdrażanie do kultury, do partycypacji w kulturze, tak używając też języka Jerzego Kmity, przy czym tutaj chodziłoby nie tylko o taką partycypację bierną, prawda, ale przede wszystkim partycypację czynną, wręcz o twórczym charakterze, to ja się pytam, czy rzeczywiście współczesny polski uniwersytet i nie tylko polski uniwersytet tą funkcję pełni. Ja twierdzę, że absolutnie nie pełni. Prawda? Myśmy postanowili trochę, mówię tutaj o swoim Instytucie Kulturoznawstwa, zrobić pewien wyłom, proponując od przeszłego roku akademickiego nowy kierunek studiów, technologie cyfrowe w animacji kultury. Prawda? Żeby wyposażyć, główna idea nie była taka, jak to się może na pierwszy rzut oka wydawać, że oto wobec kryzysu demograficznego, wobec tego, że jakiś tam inny kierunek się nie zawiązał, my proponujemy coś w zamian. Nie, główna idea po prostu jest taka, żeby wyposażyć tych młodych ludzi w niezbędne kompetencje do partycypacji we współczesnej cyfrowej rzeczywistości. I to jest zasadniczy moment, zasadniczy element każdego tutaj procesu dydaktycznego, który powinien być wdrożony na wszelkich kierunkach humanistycznych i nie tylko zresztą. Również tutaj Państwo mówicie o nieobecności humanistyki w sferze publicznej. Zgoda, tylko moje pytanie brzmi, dlaczego Państwo nie korzystacie właśnie z tych dobrodziejstw współczesnej cywilizacji, która taką możliwość no niejako daje i to za darmo. Prawda? Dlaczego Państwo nie korzystacie z tej całej infrastruktury, że tak powiem, informatycznej, która jest do naszej dyspozycji? Toczą się dyskusje. To nie jest tak, że dyskusje się nie toczą. Dyskusje się w akademii nie toczą. W internecie dyskusje się toczą. Często są wręcz no, żywiołowe, emocjonalne, gdzie wszyscy rozmawiają ze wszystkimi. To dosłownie, to nie jest jakiś metaforyczny zwrot. Tylko jakoś dziwnym trafem nie uczestniczą w tych dyskusjach właśnie humaniści, którzy się tutaj okopali się, schowali się za tymi potężnymi, wspaniałymi murami, prawda? Też mogę Państwu dać pewien przykład. Jest taki świetny film na YouTubie, Społeczeństwo Informacyjne, gdzie jest pokazana scena, jak to jeden z najważniejszych koncernów świata, IBM, wybudował w końcu lat 80. potężne gmachy. Teraz te gmachy świecą pustkami. Dlaczego świecą pustkami? No dlatego, że nie dlatego, że IBM umarł, on się ma mimo wszystko całkiem świetnie, tylko że dlatego, że cała praca, również w tej sferze koncepcyjnej, przeniosła się do sieci. Nie trzeba się spotykać w tych grubych, opasłych, monumentalnych budowlach, prawda, żeby dyskutować. Trzeba wyjść poza te budowle. Wykorzystać, ja jeszcze raz mówię, tą całą potężną infrastrukturę, która jest do naszej dyspozycji. I też kolejna taka uwaga w stosunku na temat wyobraźni. Rzeczywiście wyobraźnia odgrywa podstawową rolę we współczesnym świecie, prawda? Jest podstawą przemysłu kreatywnego. Tylko proszę zwrócić uwagę, że czy twórcy tego przemysłu kreatywnego, a, począwszy od Billa Gatesa,
a skończywszy, nie wiem, na Marku Zuckerbergerze, czy to byli humaniści? Nie byli humaniści, prawda? Oni w większości byli matematykami albo informatykami. Więc tutaj również oddaliśmy pole. Tylko to, co oni zaproponowali, to często wykracza poza naszą humanistyczną wyobraźnię. To też pokazuje, prawda, no, pewien rys charakterystyczny, że humaniści całkowicie gdyby odcięli się od tej współczesnej cywilizacji. Oni nie uczestniczą w jej rozwoju, nie mają stosownych kompetencji, żeby w tym rozwoju uczestniczyć. I na zakończenie, żeby tutaj nie przedłużać, powiem w ten sposób. Jeśli my chcemy rzeczywiście wdrażać do tej współczesnej cyfrowej kultury, kultury społeczeństwa informacyjnego, czeka nas potężna praca. Potężna praca, począwszy od nauczenia się nowego języka, prawda? Bo ten dotychczasowy, no niestety, jest już nieadekwatny, poprzez nabycie konkretnych umiejętności, nowych form współpracy i komunikowania się. I musimy się uczyć tego na równi ze studentami. Siąść w ławce na równi ze studentami i uczyć się nawzajem od siebie. I tyle. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Ona jest rozwinięciem tezy, tak mam nadzieję, że przynajmniej ją tak próbuję zinterpretować, tej tezy, którą pokazałem, czyli humanistyka Matrix, tej rzeczywistości, która powstała i tego, co się nazywa przemysłami kreatywnymi. Andrzej jest praktykiem równocześnie, ale ważne to, że to, co robi, robi również w ramach akademii. Jasne jest, i my nie mówimy, że Akademia ma monopol, ona straciła ten monopol. Humanistyka w Akademii straciła monopol, to jest oczywiste. Ja to mówiłem w kontekście historii, dając to jako przykład, że jest sfera public history, jest historia akademicka. One są obok siebie, czasami ze sobą dialogują, czasami jest to przejście z poziomu vita activa, to jest ta sfera publiczna, gdzie owszem, bardzo dużo się dyskutuje, tylko przepraszam, nie reflektuje nad tym, o czym się dyskutuje. To jest różnica. Akademia to jest vita contemplativa. To jest jakby w tym momencie nie praktykowanie, ale refleksja nad praktykowaniem humanistyki w sferze publicznej. I ja tego będę się trzymał. Oczywiście my operujemy na poziomie, znów powiem, gramatyk kulturowych. Obojętnie, czy ja analizuję praktykę obyczajową, praktykę religijną, praktykę kulinarną, praktykę komunikacji językową, praktykę uprawiania nauki, to albo ją praktykuję, albo analizuję gramatykę, która za nią stoi. Jako humanista, jako akademia, moim przedmiotem badania jest gramatyka kulturowa, która steruje zachowaniami ludzi. Nieważne, czy oni mają świadomość tego, że ona jest. Dziecko nie ma świadomości, że ma gramatykę jakąkolwiek. Nie? Historyk nie ma świadomości metodologicznej najczęściej. Jakby, a ją uprawia. Czasem zaczyna robić refleksję, bo trzeba wstęp napisać metodologiczny. Więc się tapie po głowie, jaką metodologię zastosowało. Prawda? Humanistyka to jest sfera vita contemplativa. I przy całym szacunku jakby do wszystkich aktywności, ja chcę, żeby nasi absolwenci, 3% absolwentów będzie miał szansę poprzez swój intelekt pracować vita contemplativa. Reszta będzie pracowała vita activa. I fajnie. I my musimy do tej obecności humanistyki w sferze publicznej przygotować odpowiednio. Ale żeby przygotować, to ja muszę wejść na poziom gramatyki. Obojętnie, czy będzie to kultura internetu, blogu, czy kogokolwiek innego. To ja muszę rozpoznać tą gramatykę. Ona jest moim przedmiotem badania, tak naprawdę. Ona jest moim przedmiotem refleksji, uprawiania. Chociaż dla wielu nieosiągalny to jest poziom. Ja powiem, wielu jakby praktykuje również badania naukowe w danej dziedzinie, nie? Można, przepraszam, dzisiajśmy rozmawiali o tym, dojść do profesury z doktorantami, przeczytawszy 100 książek. Nie więcej, bo cholera. Prawda? No, to jest szokujące, ale mamy takie przykłady, że nic więcej nie przeczytał, prawda, na tej zasadzie. I on dojdzie do tego, ale to nikt nie powie, że to jest humanista. Że on jakąkolwiek refleksję nad tym, co robi, nie? Bariera oddzielająca poziom jakby vita contemplativa od vita activa w nauce
To są ogromne sfery. Jak łatwo było zostać doktorem nauk historycznych albo innych doktorem dla działacza partyjnego, państwowego, nie? Najprościej, bo nie było bariery właściwie. Co to znaczy? Pójść do, trochę przepisać ze źródeł, w cudzysłowie, prawda, wyciąć i skleić, jak powiadał Collingwood, opowieść o oddziale partyzanckim, o historii powiatu, o w latach i tak dalej, i to jest opowieść i doktorat, habilitacja, profesura. To jest humanistyka? To jest vita contemplativa? To jest praktykowanie wypisów źródłowych. Dawniej, w czasach jakby, kiedy, przepraszam, wiedza informacyjna musiała być na dysku twardym w głowie, to chodzili oczywiście profesorowie, którzy mieli dysku twardy w głowie. Ale umiejętność myślenia niekoniecznie. Dzisiaj my konfrontujemy się z umiejętnością myślenia. Łatwiej być historykiem Stanów Zjednoczonych, bo większość źródeł jest zdigitalizowanych i mogę natychmiast go wywołać, niż historykiem Biłgoraja, bo tam źródeł nie ma. Ale przecież nie polega na tym, że ja siądę i odsiedzę w archiwum ileś tam godzin, przepiszę, tylko jakie pytania temu mam, jak zinterpretuję, jaką kulturę semiotyczną będę miał przy interpretacji tego. To jest istota humanistyki. Pan profesor oczywiście ma rację, ale wydaje mi się, że to co mój przedmówca na co zwraca uwagę, to nie chodzi o to, żebyśmy to poświęcili, bo to chyba podejrzewam, że nikt tego nie sugeruje w tym pokoju. Natomiast kiedy mamy tą sytuację, w której toczą się dyskusje, tak jak pan profesor powiedział, pozbawione refleksji gdzieś indziej, i my mamy tu swoje dyskusje, które dają tamci ludzie, nie przyjdą do nas. Jasne. Natomiast szansą dla nas, naszym właśnie obowiązkiem, bo z tego co pamiętam z prezentacji, prawdziwy humanista to jest ktoś, kto zarówno kontemplatywa, jak i aktywa. Naszym obowiązkiem jest wyjście do nich. Oczywiście zadawanie im pytań. Natomiast to jest to, czego my nie robimy. Tak jest. Nie, ja się tu całkowicie zgadzam. Oczywiście mogę powiedzieć, całkowicie się zgadzam. Co więcej, mówię w ten sposób. Zapotrzebowanie do vita contemplativa płynie z vita activa. Stamtąd płynie. I stamtąd płyną pieniądze. Znów powiem. Prosto. Bo stamtąd będzie zapotrzebowanie na to, żeby skomercjalizować nasze umiejętności. I wyposażyć te umiejętności jakby tych, którzy będą ich potrzebowali. To jest, tego trendu, to jest oczywiste. Tylko zrozumienie, znaczy nie polega jakby moje myślenie w każdym razie na tym, że my mamy w izolacji życia akademia. W żadnym przypadku. Ja się zgadzam z Andrzejem oczywiście, że nam brakuje ogromnie umiejętności. To jest właśnie zadanie dla młodych. Znaczy, ja powiem tak, no ja się czuję trochę stary. 20 lat tutaj na wydziale jakby robię za profesora, jak się w tym roku mi minęło. Czyli po Bartmińskim jestem najdłuższym stażem, jak się okazuje już na wydziale. Więc ja mam jakby zrozumienie tego, co jest. Nie chodzi o wiek, chodzi o jakby staż od tytułu naukowego. Tak się na wydziale liczy u nas wiek. Więc podkreślę, że taki stary jeszcze nie jestem. Ale chcę powiedzieć o tym, że tak, my musimy myśleć o odpowiedzialności równocześnie za tą sferę publiczną. I musimy budować wszystkie kanały, które nas z nią będą łączyć. Kanał oczywiście, który został pokazany, jest naturalny w tej chwili. To jest domena, to jest rewelacja, prawda? Jasne. I że my musimy ćwiczyć naszych absolwentów, żeby oni mogli się tymi narzędziami posługiwać. Jasne. Jest to narzędzie. Narzędzie. Dlatego odwołałem do Derrida, powiedzmy, jak narzędzie może zmieniać, nie? Narzędzie może być teatr, język, umiejętność komunikacji internetowej, narzędzie. Ja mam tutaj jedną refleksję, bo rzeczywiście pan poruszył moją skostniałą wyobraźnię, ponieważ jestem najstarszy na tej sali, więc mogę sobie pozwolić na trochę inną skalę refleksji, mianowicie taką, że nie potrafię przenieść całej dyskusji, jaką się prowadzi w środowiskach naukowych, do internetu. Dla mnie prawdziwa dyskusja to jest taka, kiedy spotykam się z moim interlokutorem i mogę bezpośrednio reagować na to, co on mówi, i widzę emocjonalność, która z tego płynie. Dla mnie, dyskusja jest jakąś emocjonalnością. Jeżeli przemawia, jeżeli mówi do mnie kobieta, to ja nie tylko jej słucham, ja ją widzę, ja czuję jej zapach, prawda?
I to ma wpływ. Dobry film. I to ma wpływ na dyskusję. Dlatego uważam, że nie można, że tak powiem, sprowadzać tych wszystkich płaszczyzn, na jakich się poruszają humaniści, albo do internetu, tak, albo do zamkniętej sali. Bo tak w gruncie rzeczy, taka dyskusja, do której ja przywykłem, to jest właściwie misterium. To jest misterium, do którego dostęp mają nieliczni. I tak to powinno być. Jeżeli my mamy tworzyć wartość humanistyczną, jeżeli mamy tworzyć tę wartość intelektualną, to my jesteśmy tymi kapłanami w misterium. Ja nie widzę w tym nic zdrożnego, że pewne dyskusje odbywają się, no, znowuż nieładne słowo, w elitarnych kręgach, prawda? Czy też powiedzmy w kręgach, które dobrały się w jakiś sposób szczególny, żeby wpłynąć na jakąś tam maciupeńką niteczkę wypływającą z naszego budowania humanizmu. Co nie oznacza, że jestem przeciwnikiem tego, o czym pan Radomski opowiadał. Nie, bo ja też sobie czytam od czasu dyskusje w internecie, szlak mnie najczęściej trafia, prawda, bo mam poczucie straty czasu uczestniczenia w takich dyskusjach, bo jest mnóstwo wypowiedzi, które po prostu mnie są niepotrzebne, nie drażnią mnie formą albo powiedzmy niekompetencją. No niestety jest. I to jest nie do uniknięcia. A w takiej dyskusji bezpośredniej to zupełnie inne hamulce działają, ale też zupełnie inne wymagania są dla biorących udział w tej dyskusji. To taka samoobrona przed moim wiekiem i niezrozumieniem tego wszystkiego, co jest nowe. Bardzo proszę. Maria Juda. Ja tutaj chciałabym się ustosunkować do wypowiedzi pana profesora Radomskiego i tutaj przed chwilą wygłoszonych. Ja oczywiście z tej racji, że jestem absolwentką i pracuję od wielu lat na kierunku informacja naukowo-bibliotekoznawstwo, gdzie z natury rzeczy te technologie, prawda, były od wielu lat, wiele lat wcześniej niż na innych dyscyplinach przedmiotem naszego zainteresowania, ale jestem daleka od tego, żeby ten cały dyskurs przenieść do świata wirtualnego. Myślę, że zapominam jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy uniwersytetu, o czym się mówi, to o zatraceniu relacji mistrz-uczeń. I nie tylko na poziomie, nauczyciel akademicki student, ale też kształcenie młodej kadry naukowej. Bo jeżeli to zupełnie pominiemy i skoncentrujemy się na tym, w co tylko wyposażamy naszych studentów, to po iluś tam latach, kto przyjdzie na nasze miejsce? Rozumiem, jako doktorantów również. Oni ale doktorantów, a ilu z nich zostaje, prawda? Większość, jedni zostają, inni idą. Pozycję, szybko, no, oby, ale właśnie, żeby tutaj myślę to, co Andrzej, na co zwrócił uwagę, na te bezpośrednie kontakty. Bezpośrednie mistrz uczeń, że nie możemy tego przenieść do świata sieci, świata internetu. Musimy mieć świadomość, również każdy z nas doświadcza, jak doświadcza nadmiaru informacji, prawda? Jak sobie radzić z tym nadmiarem informacji, że my nie możemy jak gdyby wszystkiego brać, to co nam oferuje to środowisko sieciowe. Także trzeba tutaj bardzo racjonalnie tym wszystkim gospodarować. Pan dziekan Marek Woźniak prosił o głos. Biurokrata jestem, nie wiem, czy powinienem. Natomiast ja też muszę do pana profesora Adamskiego, bo ja ten program państwa trochę inaczej czytałem. Znaczy ja bardziej myślałem, że to będzie jednak gramatyka, a nie obsługa. Bo ja mam wrażenie, że jeśli to będzie obsługa, czy umiejętność posługiwania się narzędziami, które są teraz dostępne, czy które nam zaoferowała technologia, to my powinniśmy być pierwszymi studentami. Bo tych młodych ludzi takich rzeczy nie trzeba uczyć. Ich trzeba uczyć, jak kultura wygląda, jak ta kultura jest budowana. Tak jest. Bo jeśli tego, ja ten program przeczytałem w ten sposób i miałem wrażenie, że te treści są najbardziej istotne. Jeśli to się sprowadzi do obsługi, no to ja pierwszy się zapisuję,
i jeszcze pewnie paru moich kolegów, żebyśmy wiedzieli, jak zrobić, żeby tą sferę publiczną, czy jak tam, jak być obecny, tak? Natomiast, no, teraz tak się zastanowiłem, to w sumie ci młodzi ludzie nie przyjdą na te studia. No bo oni to, nie muszą się tego uczyć, oni to umieją i to my moglibyśmy się od nich tego uczyć. My powinniśmy ich uczyć, jak te narzędzia, które one już znają, czy oni już znają, wykorzystać do tego, żeby ta humanistyka w tej sferze rzeczywiście była... A może właśnie któryś z doktorantów by zabrał głos, prawda? Bo bardzo proszę. Ja jestem doktorantem historii i chciałbym porozmawiać trochę na temat tej dyskusji. Bo tutaj było powiedziane, że dyskusja na portalach internetowych jest trochę gorsza od dyskusji tutaj w środowisku akademickim na tego typu sali. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że dyskusja toczona na portalach, nie wszystkich, ale jest kilka, które warto z punktu widzenia historyka odwiedzić, jest na dużo wyższym merytorycznie poziomie niż dyskusja w gronie profesorów toczona na akademii, bo pan profesor wspomniał o misterium, o kapłanach nauki historycznej. Niektóre dyskusje toczone dosyć niedawno tutaj na sali bardzo właśnie przypominały pewne nabożeństwa, gdzie kult oddawali do siebie koryfeusze no, nauki polskiej względem poszczególnych osób, zamiast skupiać się na temacie swoich wystąpień. Bardziej to było na zasadzie... Obrzędowej po prostu. Obrzędowej. Bardzo dobrze i trzeba pochwalić przedmówcę, a nie zastanawiał się nad tym, co przedmówca powiedział i istoty tego, o czym była mowa. Natomiast w internecie, dzięki temu, że dyskusje są prowadzone nie na bieżąco, to ludzie i są zapisywane, uwieczniane w jakiś sposób, ludzie bardziej zastanawiają się, co sensownego powiedzieć i jak to powiedzieć w krótkiej formie, żeby zostało to przeczytane od początku do końca, niż żeby jakby zachwycać się własną elokwencją i własnym słownictwem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Znaczy, ja chciałbym tylko krótko powiedzieć, bo wydaje mi się, że troszeczkę nasza dyskusja skręca w takim manichejskim kierunku, a to chyba nie jest zamiarem nikogo i oczywiście nikt nie zamierza przynosić uniwersytetu i zamieniać go w internetowej, wirtualnej uniwersytet i nie ulega wątpliwości, że są obszary tego życia sieciowego. Akurat terminu Matrix nie lubię, bo on się negatywnie kojarzy, a nie jestem pewny, czy na tą sferę powinniśmy negatywnie patrzeć. Więc oczywiście są... Ja wybrałem czerwoną pigułkę po prostu. Tak. Tego życia sieciowego, które rzeczywiście już może nie da się zbawić jakkolwiek. Natomiast wydaje mi się, że to i to w kontekście tego, co mamy zrobić w przeciągu następnych 5 miesięcy, wydaje mi się, nie powinniśmy dyskutować na temat wartości humanistyki, bo to jest oczywiście być może, znaczy na pewno nieskończona dyskusja, ale też nie o to nam chodzi. No, chodzi o to, żeby pomyśleć nad sposobami, jak my, a nie to druga strona, mamy wysunąć rękę na zewnątrz, prawda? I może wyjść na zewnątrz. I oczywiście to nie oznacza jakiegoś bankructwa czy rozpuszczenia tego, co tutaj robimy. To oznacza bardziej dodanie pewnej sfery czy pewnego obszaru działań, konkretnych aktywności, konkretnych inicjatyw, konkretnych form, które pozwolą nam, może nawet czasami tak, będą one zmuszały do troszeczkę rozwodnienia tego, o czym tu mówiliśmy, ale to wcale nie znaczy, że nie mamy w postaci zagęszczonej mówić o tym tu, a troszeczkę rozwodnionej tam. Czyli takiej może dwubiegowości, ale dwubiegowości takiej, która nie to, że jedna wyklucza drugą, tylko żebyśmy byli potrafili mówić i w jednym miejscu, i w drugim miejscu. Bo cały czas, tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że potrafimy mówić tylko w tym miejscu jednym. Bardzo dziękuję. Ważna uwaga, ponieważ nas jakby zawraca do głównego zadania, które przed nami staje jako zespołu czy tej komisji, która ma tą strategię aktualizować. Okej. Okay. Bardzo proszę panią o... Ewa Antoszek, ja bym może chciała być troszkę adwokatem diabła i odnieść się i do pana profesora, i do tego, co Paweł Frejk powiedział tutaj. Mnie się wydaje, że my troszeczkę popadamy ze skrajności w skrajność, że
Z tych wypowiedzi tak wynika, że my albo ignorujemy pewne zjawiska i wiadomo, że tego nie możemy zrobić, prawda? Czyli, nie wiem, przeniesienia tej dyskusji do internetu. Ale z drugiej strony ja sobie cały czas na przykład zadaję pytanie, czy my z kolei musimy ślepo iść za niektórymi rzeczami, prawda? My nie mamy tego przywileju, nie wiem, historyków, którzy powiedzieliby, nie wiem, 20 lat temu to było dobre zjawisko czy złe zjawisko, to się dzieje teraz. I teraz kwestia, kwestią naszą, czy naszą jak gdyby decyzją powinno być to, na ile my chcemy wejść w ten nowy dyskurs, i my też powinniśmy troszeczkę podejść do tego krytycznie. Więc ja bym jak gdyby połączyła Państwa wypowiedzi, że też w niektórych forach, nie wiem, uczestniczę i czasami są to świetne dyskusje, natomiast czasami są to dyskusje, po których mnie opadają ręce albo po prostu wychodzę z pokoju, bo nie chcę się denerwować czymś. A z kolei mówię, czasami też mnie się wydaje, że my ignorujemy pewne rzeczy albo staramy się ich nie widzieć. I też właśnie staramy się być, nie wiem, elitarni na siłę. Czasem jest to postawa obronna, oczywiście. Ani drugiego, czyli trzeba to pośrodkować. I druga jeszcze taka uwaga odnośnie przyszłości. My się okopujemy w tych naszych dziedzinach, bo nawet tutaj, prawda, każdy się przedstawia, każdy mówi, co robi i od razu mówi o swojej działce. A tak naprawdę, nie wiem, z mojego może krótkiego doświadczenia, dwie najfajniejsze dyskusje, w których brałam udział, dwa najfajniejsze seminaria, to były seminaria, które łączyły ludzi z różnych dziedzin, humanistów, ale antropologów, archeologów, krytyków literackich, socjologów tak naprawdę. I najfajniejsze uwagi, które otrzymałam, najbardziej celne uwagi, które otrzymałam odnośnie mojej pracy, pochodziło od ludzi, którzy się zupełnie tym nie zajmują. Czyli ja się zajmuję literaturą, najtrafniejsze uwagi otrzymywałam od osób, na przykład od historyków, którzy się pytali, ale słuchaj, wytłumacz mi, dlaczego tak to jest. I mnie się wydaje, że nie możemy jak gdyby cały czas pozostawać w tych naszych zamczyskach, siedzieć w tych naszych, prawda, czterech ścianach i twierdzić, okej, okay, to co my robimy jest dobre, a to co wszyscy inni robią jest złe, bo to do niczego nie doprowadzi. Bardzo dziękuję. Ad vocem, tak? Tak. Ta dyskusja jest dobrym punktem wyjścia dalej, tylko wyjścia gdzie? Jeżeli tutaj byśmy zostali, no to podejrzewam, że grono, które tutaj się zebrało, zebrałoby się na kolejnym takim spotkaniu, rozszerzając się może o jedną, dwie osoby. Internet natomiast pozwala takiej dyskusji wyjść na szerszy świat i udostępnić pewne myśli, które tutaj były poruszone, szerszemu kręgu osób, które mogłyby dać swoje przemyślenia albo po prostu mieć możliwość wcielenia tych przemyśleń w życie. Moc, jaką ma internet, to każdy chyba wie, że to, co tam się pojawia, może sterować polityką nawet całego państwa i przeniesienie tej dyskusji w sieć, rozpowszechnienie jej wśród wielu użytkowników internetu może spowodować, że czynniki, do których my jako wąskie grono nie mamy dostępu albo mamy dostęp, ale nikt nas tak naprawdę nie słucha, przez nacisk społeczny wywołany tym, że coraz więcej osób poruszy ten temat, może spowodować zmiany pozytywne albo negatywne. To się okaże w przyszłości, dotyczące naszej dyscypliny. Warto by było rozpowszechnić to. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę uwagę. Nie ma przeszkód. Nie ma przeszkód. Ja rozumiem, że ktoś to rejestruje, ktoś to jakby wpuszcza do sieci. Nie ma problemu. My jesteśmy przywiązani do własności intelektualnej, to jest oczywiste własnej, prawda? Nie potrafimy, tak jak Amerykanie, zarządzać własnością intelektualną. Nie ma w świecie nauki ZAIKS-u, niestety. ZAIKS powstał w Polsce ileś lat temu i był jedną z pierwszych instytucji. Za wykonanie utworu cały czas się płaci, nawet u fryzjera. Za własność intelektualną w humanistyce niekoniecznie. Andrzej, chcesz? Tak, bardzo proszę. Też trochę ad vocem, ponieważ
paru moich przedmówców odniosło się również do mojej tutaj wypowiedzi. Otóż ja może zacznę od tego ostatniego stwierdzenia na temat ZAIKS-u i ochrony własności intelektualnej. Otóż rzeczywiście istniała kiedyś taka tendencja do komercjalizacji tego, co nazywamy właśnie własnością intelektualną. Tylko teraz proszę zwrócić uwagę, to nie jest tylko uwaga do mojego znakomitego przedmówcy, że w tym właśnie świecie społeczeństwa informacyjnego... Open source, no oczywiście. Tak, ogromną rolę właśnie odgrywa ruch mający na celu właśnie udostępnienie całej własności, całego dziedzictwa. Proszę zwrócić uwagę, że nawet największe prywatne amerykańskie uczelnie na czele z MIT udostępniają na przykład za darmo wszystkie swoje kursy. MIT już to zrobiło w 2001 roku. Wystarczy wyjść na Khan Academy i zobaczyć, jaka rewolucja tak, się tam... Ale Akademia Khan to jest jak gdyby inicjatywa pozauniwersytecka, więc ale tutaj troszeczkę to na innej zasadzie działa. Bliska dobie. No więc właśnie, więc tutaj no ostrożnie, prawda, z takim powrotem do czegoś, co praktycznie nie bardzo ma rację bytu we współczesnym świecie, ale to jest też kolejny dowód, jeśli ty, Janku, mówisz, że narzędzie to nie wszystko, liczy się interpretacja gramatyki, prawda, kultury, którą to powinni wykonywać humaniści, to ja się zapytam w ten sposób. Jeśli nie znamy języka, na którym oparta jest współczesna cywilizacja informatyczna, to czy my będziemy w stanie rekonstruować, chociaż nie lubię tego słowa, tej właśnie współczesnej, dominującej gramatyki albo gramatyk. Nie, musimy się jej nauczyć. To jest no więc właśnie, więc ten... Ale od tego to już rosną nowi specjaliści. Ty, twoje pokolenie, ja już nie muszę, jesteś moim uczniem, więc przejąłeś pałeczkę i rekonstruuj. Na tym to polega właśnie. Dobrze. I jeszcze jedna, taki komentarz do dziekana Marka Woźniaka. Znaczy ja troszeczkę boleję, że akurat tak to zostało odczytane, ponieważ tam obok umiejętności takich czysto praktycznych jest również bogaty zestaw refleksji teoretycznej, która ma również tłumaczyć i wyjaśniać współczesny świat. Także myślę, że ten proponowany kierunek nie wygląda tak jednostronnie, jak on tutaj został może odczytany. To tyle. Jeszcze, oczywiście. Mogę jeszcze słówko. Tutaj już padło stwierdzenie i uznaliśmy, że różnorodność jest wielkim dobrem, prawda? Tutaj naszego wydziału, bo powinniśmy wrócić na poziom tego, co my mamy przygotować do tej strategii. Być może winniśmy się, czy w ogóle poszczególne instytuty na całym wydziale jakoś tak bardziej z powrotem otworzyć się na siebie. Bo ja mam wrażenie, że ostatnie lata, a szczególnie 2-3 lata, kiedy walczymy o pensum, o godziny, my się coraz bardziej zamykamy i coraz mniej wiemy o tym, co robimy w instytutach. Mam wrażenie, że x lat temu, 10, 15, 20, kiedy niektórych instytutów jeszcze nie było, były katedry, były zakłady, było więcej możliwości, więcej szans do tego, żeby się wspólnie spotkać, porozmawiać, żeby poprosić koleżanki, kolegów z innego instytutu do prowadzenia zajęć, żeby nasi studenci poznali właśnie i innych pracowników z instytutu. I myślę, że to miało bardzo pozytywny wpływ również na formację i nas pracowników, ale też i studentów, ten nasz produkt, który wypuszczaliśmy. Natomiast w tej chwili my się jakoś tak bardzo zamykamy w tym wszystkim i wydaje mi się, że w tej strategii powinniśmy pokazać tę wspólnotę również na poziomie prowadzenia dydaktyki, ale także i dyskusji naukowej, żeby nam znowu nie powiedziano, że nasz wydział jest federacją instytutów, tak, a nie jest wydziałem. Tak, bardzo, bardzo cenna myśl. Rzeczywiście, ja też uważam cały czas, że bycie na Wydziale Humanistycznym ma wartość. To bogactwo, różność jest wartością. Dlatego, nawet kiedy jest nam ciężko, bo jest nas dużo, że ta Rada Wydziału jakby
ona jest zbiurokratyzowana, bo porządkiem, czyli bieżączką. Żadnej nie ma refleksji na niej, no nie ma. No bo trzeba załatwiać rzeczy, prawda, otwarcie przewodu, zamknięcie przewodu, dopuszczenie i tak dalej, i tak dalej. Jest to rzecz właśnie, no, praktykowanie nauki w sensie biurokratycznym, ale dyskusji takiej, która jest istotna z perspektywy wydziału, brakuje. I to chyba odczuwa. Nie ma. Powiedzmy sobie wprost, no nie ma. Że ona jest potrzebna, jasne, że jest potrzebna. Czujemy, nawet po takim dzisiejszym spotkaniu, prawda? Ja nie wiem, ale ja się cholernie z tego spotkania cieszę. Że powinniśmy zmierzać w kierunku tego, żeby proponować równocześnie jakieś rozwiązania. Parę takich się tutaj pojawiło. Jedne są skierowane na obecność humanistyki w tej sferze publicznej. Jak wyjść z ofertą wydziału, lepiej rozpoznawać potrzeby tej drugiej strony, nawiązać maksymalnie silne relacje z tym otoczeniem. Wszystko jedno, czy ono działa w realu, czy wirtualu. Ale trzeba z nim nawiązać mocno tam być, zaznaczyć swoją obecność. Znów ważne jest też to, co powiedzieliście tu, jak rozumiem, żeby wydział był lepiej obecny w tamtej rzeczywistości, w e-rzeczywistości. Ale również, żeby tam się lepiej prezentował. Żeby zaznaczał swoje pole. W cudzysłowie obsikiwał swoje pole, jak dawniej mówiłem, prawda? Bo tak piesek sobie zaznacza. Więc musimy jakby zaznaczyć swoją obecność i odróżnić się równocześnie jako wydział od innych wydziałów. Od innych wydziałów również w cudzysłowie humanistycznych, działających na innych uniwersytetach. Że jesteśmy otwarci na to. Że reflektujemy nad tym i chcemy być obecni. Drugi element, który tu się pojawia, to jak przebudować nasze vita activa, również w sensie oferty dydaktycznej. Pojawił się twój pomysł wykładu inauguracyjnego. Bardzo dobry pomysł. Wykorzystania w ogóle czegoś takiego jak ta oferta dziekana, prawda, ogólnych wykładów, które tam są oferowane jako ogólne wykłady dla wszystkich. Studium generalne. Jasne, to może być studium generalne, jak to nazwiemy. Ja mam pytanie takie. Czy uważacie, że jest miejsce na to, aby pojawił się kierunek studiów na wydziale pod nazwą humanistyka? Czy humanistyka, po prostu, studia humanistyczne, na wydziale humanistycznym, można iść w różnym kierunku. Można zrobić tak jak SGH, że pierwsze 3 semestry są wspólne tam, bo się uczy jakby podstaw, a dopiero potem robi się co innego. Oczywiście podział na studia licencjackie i magisterskie jest innego typu podziału. Ale czy w ogóle jest potrzeba, w moim przekonaniu jest, bo badania, te ekspertyzy, które pokazują na zapotrzebowanie na humanistów, ale o określonych umiejętnościach humanistycznych, że można by o tym pomyśleć. Ja przyznaję, że ja od paru miesięcy mam taki projekt. Sobie go wymyśliłem, to znaczy wymyśliłem dla siebie jakby, bo taką sobie książkę też wymyśliłem, że ją piszę. Jak zwykle piszę różne książki, ale nie zawsze one się kończą tym, że jestem z nich zadowolony, więc one sobie wiszą gdzieś tam. Ale w każdym bądź razie jest to próba odpowiedzi na te fundamentalne pytania, fundamentalne dla klasycznej humanistyki, ale udzielane poprzez współczesną wiedzę. Nie powrót do tego, jak Grecy odpowiadali na to pytanie. Te pytania są z klasyki. Pytania są klasyczne, ale odpowiedzi na nie to musi zrobić współczesna kognitywistyka, bo nie ma rady jakby. Musi odpowiedzieć współczesna neuronauka, ile człowieka jest, ile zwierzęcia jest w człowieku, a ile jest czegokolwiek innego i tak dalej, i tak dalej. I że to jest oferta, która mogłaby mieć miejsce. Z tej oferty oczywiście, żeby ona powstała, to musi mieć charakter modułowy. Takie moduły mogłyby być zawieszone i być dodatkiem oczywiście do czegoś, co oferujemy w ramach poszczególnych kierunków studiów. Jako ścieżka, jako moduł dydaktyczny, cokolwiek innego. Pytanie jest, czy i prośba, nie oczekuję odpowiedzi w tym momencie, ale prośba o refleksję na ten temat. Czy na wydziale humanistycznym mogłyby pojawić się studia humanistyczne? A nie te tylko i wyłącznie inaczej. Bo gdybyśmy sobie na to pytanie odpowiedzieli, nawet przepracowali to myślowo, to nagle by się okazało, że wiemy, czym jest humanistyka. Nawet jeśli ten kierunek nie zostanie odpalony, chociaż wierzę, że on może mieć sukces rynkowy, jeśli będzie dobrze zrobiony. Bo my
ćwiczymy określone umiejętności, ale ja bym powiedział tak, równie dobrze te umiejętności humanistyczne możemy ćwiczyć na antyku, na literaturze, jak analizując jakby rzeczywistość współczesną dla młodych ludzi. Blogi, ćwierkanie, budowanie portali i innych rzeczy. One są takim samym przedmiotem. Takim samym przedmiotem do analizy humanistycznej. My musimy umieć przemawiać językiem zrozumiałym dla naszych ludzi, którzy przychodzą. Bo oni nie są ex libri, przy całym szacunku jakby dla książki. Ona zmieniła swoją postać po prostu. Dla mnie to jest ciągle książka. To ciągle jest to tekst. Inaczej, no, prawda? My się zastanawiamy, czy to książka, jak ją na nowo zdefiniować. No właśnie. Więc można, ja tu czasem nawiązywałem, jakby pokazywałem postmodernizm, ja się w ogóle nie zgadzam z podróżnikiem, znaczy ja jestem stałym scjentystą, to wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, jakby. Ale ja rozumiem problemy stawiane przez postmodernizm, dlatego się pojawiają te nazwiska i na nie odpowiadam. Nie znaczy, że ja się kompletnie godzę z Markowskim, ale właśnie całe piękno humanistyki polega, że się możemy nie zgadzać ładnie, że on mnie inspiruje, mnie wścieka momentalnie, bo on ucieka. On ucieka, prawda, nie chce nazwać nauki, że humanistyka mówi, nie ma nic wspólnego z nauką. Ona ma ogromne możliwości, jako nauka właśnie, tylko w sferze gramatyki. Z Pałbicką mnóstwo się nie zgadzam, ja bym powiedział. Kocham ją, ale się nie zgadzam. I to jest właśnie najpiękniejsze w tym, że ona prowokuje, ale nie rozumie jednej rzeczy, że vita contemplativa i vita activa są dwie sfery, ale od XIX wieku zaczęto myśleć projektowo. Myślenie projektowe, czyli myślenie zespołowe, czego my nie umiemy robić. Nas nikt nie uczy pracy zespołowej. Powstają zbiórówki na grze. Każdy osobno sobie wykonał i przynosi, nie? Zupełnie. Od dzieciństwa nas odpytują indywidualnie. Nie umiemy pracować zespołowo. Społeczeństwo sieciowe wymaga pracy zespołowej. Ludzie dopiero w pracy się uczą, w sieci. I w tym sensie, czym jest praca naprawdę? Nad projektem, gdzie wszyscy wspólnie musimy wykonywać pewną pracę. I to jest oczywiście najwyższy stopień, bo to jest poziom gramatyki. I to jest poziom gramatyki. Bez gramatyki nie da się zrobić czegoś, co ja nazywam działaniem projektowym w humanistyce. Myśleniem projektowym. No ale to jest na osobny kolejny wykład. Mamy sorry, temat, że się rozgadałem, ale dawno nie rozmawiałem. Na przyszłość tak naprawdę. Mhm. Pan się nam zgłaszał? Przepraszam, za mikrofon, będzie mi łatwiej. Adam Głaz, Instytut Anglistyki. Ta dyskusja jest fascynująca i też się cieszę, że mamy to spotkanie, ale nie wiem, czy wszystko do końca rozumiem to, co tutaj, o czym się mówi. Mianowicie pan profesor Radomski tu wspomniał o uczelniach, które udostępniały swoje kursy w takiej czy innej formie. Ja myślę, że no to jest oczywiście bardzo dobre, ale my nie cierpimy na brak wiedzy, czy na brak dostępu do wiedzy, chociaż z tym też można by polemizować. My cierpimy na brak zrozumienia tej wiedzy, selekcji, organizacji, to o czym pan profesor Kokowski mówił, że studenci oczekują ładu informacyjnego. To jest ważne, to jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nie wiem, czy nie stanę w opozycji w stosunku do Ewy, nie wiem, czy zrozumiałem twoją myśl, kiedy mówiłaś o elitarności czy nieelitarności nauki. Tu się zgodzę z panem profesorem Kokowskim i powiem może coś niepopularnego, mianowicie to, że nauka jest elitarna i musi być elitarna. Gdyby to nie było, moim celem nie było kwestionowanie tej elitarności nauki, bo ja jestem jak najbardziej staromodna, starodawna. Ja uważam, że relacja mistrz-uczeń jest czymś, co jest naprawdę super rzeczą. Mnie chodziło o to, że my czasami aż przedobrzamy w tym wszystkim, że jak gdyby popadamy ze skrajności w skrajność. Także tego nie kwestionowałam. Mhm. Tak, no tak, z tym się zgodzę. Ja myślę, że to jest tak jak z popkulturą i ze sztuką. No, w popkulturze można uczestniczyć, każdy może, kto chce, ale rozumienie sztuki wymaga pewnego przygotowania. Kompetencji. Tutaj mamy z jednej strony edukacja jest dla wszystkich. Prawda? No, człowiek ma prawo do edukacji jak najbardziej, na tyle, na ile można, ile wystarcza sił, zdolności. Ale nauka nie jest dla wszystkich.
Być może również nie dla mnie. Ja miałbym ochotę pracować na Harvardzie, ale jestem za słaby. Wobec tego też może ambicje mam większe niż możliwości. I każdy sobie musi znaleźć to miejsce w tym świecie. I jeden z powodów, dla których mamy niski poziom studentów, na których cały czas narzekamy, to jest to, że wszyscy nagle okazało się, że wszyscy muszą mieć matury, wszyscy muszą studiować, wszyscy w tej chwili muszą mieć licencjaty i magisteria. I niedługo będzie tak, że każdy będzie chciał i musiał mieć doktorat. Nie może to się nie odbić na jakości. I teraz, żeby jeszcze tylko jedno słowo do powiedzenia. I teraz, żeby mówić do konkretnej publiczności, tak jak Paweł proponuje, prawda, że wychodzimy poza wydział, wychodzimy w miasto, wychodzimy do ludzi, głosimy słowo, że tak powiem, i trafiamy do tej publiczności, żeby to umieć, to my też musimy uprawiać naukę w naszym wąskim gronie elitarnym i mieć takie spotkania jeden na jednego, jeden na trzech, jeden na dziesięciu, nie tylko w internecie, które jest wspaniałe jako narzędzie i które umożliwia dyskusję na wysokim poziomie i ma wiele zalet, ale jest też łatwiejszy w tym sensie, że uczestnictwo w dyskusji w internecie jest mniej stresujące. Ja się w każdej chwili mogę wycofać, mogę wyłączyć komputer, nie pokazuję swojej twarzy jak nie chcę, a jeżeli staję z człowiekiem twarzą w twarz, to może mi zabraknąć słów, denerwuję się, pocą mi się ręce i tak dalej. To jest stres. To jest stres. W internecie jest łatwiej, ale żeby umieć do człowieka wyjść poza wydział, to musimy tutaj uprawiać tę naukę w wąskim gronie, również w wąskim gronie, na wysokim poziomie, naukę, która jest niezrozumiała dla osób spoza, tak jak dla humanistów jest niezrozumiała fizyka, matematyka, biologia molekularna, wszystko, co chcemy, prawda? To się nie wyklucza. To się nie stawiajmy tutaj pytania, czy tak, czy śmak. I tak, i śmak. Bardzo piękna wypowiedź. Ja, jeśli pan pozwoli, dwa zdanie. Jakby. Filozofia dramatu Tischnera. Spotkanie z drugim człowiekiem. Tam się rodzi nauka. Tam się rodzi humanizm. Ale spotkanie jest bezpośrednie, w jakiejś przestrzeni. To jest dochodzenie doświadczenia, do świadomości, do tego, kim jesteś. Nie da, przy całym szacunku jakby do internetu i do tego, że on daje ogromne relacje, to daje równocześnie poczucie w większości portali anonimowości. Przez tą anonimowość mamy kapitalne badania. Badania robione przez psychoanalizę czasów freudowskich jakby. Co zmienia się, kiedy anonimowo staje się podglądaczem? A kiedy jestem konfrontowany bezpośrednio? Jasne. Te wszystkie emocje, które tutaj dochodzą do tego, że jesteśmy twarzą w twarz i przyjemności z tego wynikające i nieprzyjemności, one też budują nas jako ludzi. I to jest oczywiste. Teraz to, co o solidarności. Zawsze jest tak, że jak się uprawia jakby, ja powiem swoim seminarzystom, pamiętają, że to jest jak zabieram ich wędrówkę wysoko w góry. Idziemy coraz wyżej, coraz bardziej jesteśmy samotni, bo coraz mniej ludzi wkoło. Widoki coraz są piękniejsze, ale czuję tą samotność równocześnie, że coraz mniej jest osób, które operuje tym samym językiem. Tym samym. Jasne. Nie dla wszystkich to jest dane. Ja wysoko w góry nie wejdę, chociaż kocham góry, prawda? W nauce próbuję gdzieś tam osiągnąć, ale następne pokolenie wyjdzie wyżej i cudownie, że wyjdzie. I istotą jest również trening, ten humanistyczny. Można nazwać to treningiem, można inaczej. Nie zawsze ten materiał, który przychodzi, jest najlepszy. Nie zawsze. Ale treningiem można rozwinąć każdego. Ja jestem bardzo dumny ze swoich uczniów, mogę powiedzieć, dlatego, że się rozwijają cały czas, że się rozwinęli, że prześcignęli.